Otwieram trzecią sesję dziewiątej kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu dzisiejszym. Sesja zwołana jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Obecność jest 12 radnych, więc mamy możliwość skutecznego podejmowania uchwał. Witam serdecznie wszystkich radnych. Witam pana burmistrza, witam pana sekretarza. Witam panią. 13, tak? 13. Przepraszam, 13 radnych. Mamy kworum. Witam pana sekretarza, witam panią mecenas, pracowników urzędu, witam gości, którzy są obecni na sali i witam również wszystkich, którzy nas oglądają. Chciałem tylko przypomnieć, że sesja Rady Miejskiej jest transmitowana na żywo i nagrywana. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach jest burmistrz Rabki-Zdroju. Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przypominam, że podczas sesji obowiązuje zasada przestrzegania ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a co za tym idzie, nieujawniania bez uzasadnionej potrzeby danych osobowych osób niebędącymi funkcjonariuszami publicznymi, niepełniącymi funkcji publicznej ani niezwiązanych z tą funkcją. Jednocześnie bardzo proszę, że jak będziecie państwo zabierać głos, to o uruchamianie mikrofonów. Porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, ustalenie kworum rady. Punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Punkt czwarty, podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Rabki-Zdroju. Punkt piąty, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce-Zdroju w wyborach sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Chabówka, Ponice i Rdzawka zarządzonych na dzień 21 lipca 2023 rok. 24 rok. Druga uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Chabówka, Ponice i Rdzawka. I trzecia uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów organów osiedli w gminie Rabka-Zdrój. Punkt szósty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt siódmy, zamknięcie sesji. Czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym będziemy tutaj działać według tego porządku, który przeczytałem. Porządek obrad będzie obejmował 7 punktów. Punkt drugi, ustalenie kworum rady, to już się wydarzyło. Zamykam punkt drugi, otwieram punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. Sprawozdanie z działalności burmistrza Rabki-Zdroju za okres od 17 maja do 28 maja 2024 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 10 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych dotyczących planu finansowego na rok 2024 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 3 zarządzenia, zmiany w budżecie gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok 1 zarządzenie, zmiany wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2024 2 zarządzenia, zmiany planu finansowego na 2024 rachunków dochodów i wydatków środków z funduszy pomocy 2 zarządzenia. 2 zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące aktualizacji rejestru czynności przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, wprowadzenie regulaminu udzielania dotacji przyznawanych przez gminę Rabka-Zdrój w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. W tym czasie nie wydałem żadnych ani upoważnień dla nikogo z pracowników, ani osób, które działają na rzecz gminy spoza pracowników urzędu gminy miasta. Informacja na temat realizowanych ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.
Dokonano 3 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydano 1 decyzję o podziale nieruchomości, nadano 5 numerów porządkowych dla nowych budynków oraz pisma i odpowiedzi wpływające bezpośrednio do wydziału. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wydział IRG. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju w ramach zadania inwestycyjnego poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie gminy Rabka Zdrój. Została zawarta umowa z wykonawcą, z firmą Vital Sport Tomasz Pajdzik Lubomierz, wartość umowy 577 978 zł. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w spotkaniu gmin będących członkami klastra energii Brama Podhala. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu drugiego turnieju piłki nożnej Związku Zawodowych Strażaków Florian oraz podczas wręczenia nagród w tym turnieju. I dzisiaj w Tarnowie uczestniczyłem w spotkaniu samorządowców z wojewodą małopolskim. Dziękuję bardzo. To tyle. Czy mają Państwo jakieś uwagi, jakieś pytania do sprawozdania przedstawionego przez Pana Burmistrza? Nie widzę. W związku z tym zamykam punkt 3. Przechodzę do punktu 4. Otwieram punkt 4. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie wynagrodzenia dla burmistrza Rabki Zdroju. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej w sprawie tej uchwały. Ponieważ nie ma pana Michała, proszę panią Ewę Świder. Jako protokolant Komisji właśnie Budżetowej, no to przy ocenie wniosku o podwyższenie wynagrodzenia dla burmistrza. W komisji brało udział 7 członków komisji, 6 było za, 1 był wstrzymujący, przeciw 0. Dziękuję bardzo. Czyli pozytywna była opinia była Komisji pozytywna. Budżetowej. Przechodzimy do dyskusji nad projektem. Czy Państwo macie jakieś uwagi do tego projektu? Nie widzę. W związku z tym odczytam uchwałę i przejdziemy do procedury głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Rabki Zdroju. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala co następuje. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla burmistrza Rabki Zdroju w wysokości 20 013 zł brutto, na które składają się następujące składniki. Wynagrodzenie zasadnicze 10 430 zł. Pozostaje bez zmian, tak jak było dotychczas. Dodatek funkcyjny 3360. Tutaj mamy wzrost o 600 zł w stosunku do poprzedniej uchwały. Punkt 3. Dodatek specjalny w wysokości 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli to jest pochodna tych dwóch pierwszych składników, która wyniosła 4137 zł. I dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. To jest 2086 zł. Paragraf 2. Traci moc uchwała numer Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Rabki Zdroju. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującym od dnia 7 2024 roku. 7 maja 2024 roku. W związku z tym rozpoczynamy procedurę głosowania. Proszę o przyciśnięcie przycisku za, przeciw, wstrzymuje się.
Dobrze, wszyscy już oddali głos, tak? Już momencik, bo coś mi się nie wyświetliło. Tak, jest już, okej. Uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza Rabki-Zdroju została ustalona. 8 za, jeszcze raz. 8 za, 5 się wstrzymało, 0 przeciw. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy. Zamykam punkt 4. Otwieram punkt 5. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Bardzo proszę pana sekretarza o przedstawienie uchwał, bo pana burmistrza nie ma, jako opiniodawcy. Pierwsza uchwała w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce-Zdroju w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Chabówka, Ponice i Rdzawka zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 rok. Bardzo proszę. Szanowni państwo, szanowni radni, panie przewodniczący, zgodnie oczywiście z naszymi zapisami statutowymi sołectw obowiązującymi dla Chabówki, Ponic i Rdzawki, w paragrafie 7 ustęp 1 ten przepis mówi o tym, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady. W związku z tym już państwo zostali zaprzysiężeni 7 maja, złożyli ślubowanie i objęli swoje mandaty, więc rozpoczęła się kadencja samorządu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. W związku z tym z powyższym burmistrz Rabki-Zdroju na podstawie paragrafu 7 ustęp 6 przedkłada projekt uchwały dotyczący zaproponowania daty wyboru na dzień 21 lipca 2024 roku, to jest niedziela, wraz z kalendarzem wyborczym oraz zakreśleniem obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numeru obwodu głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Rabka-Zdrój. Skutki finansowe, jakie rodzą po stronie samorządu i budżetu gminy na przeprowadzenie tych wyborów planowanych na 21 lipca 2024 roku, w tym powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych, będzie zabezpieczenie środków w budżecie gminy w wysokości 10 tysięcy zł. To jest druk kart obwieszczeń diet dla członków MKW i obwodowej komisji. Pierwsza uchwała, która jest proponowana, to oczywiście powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej. Też jest to na podstawie statutu obowiązującego, dostosowanego już do obecnych regulacji samorządowych, gdzie Miejska Komisja Wyborcza powołana jest przez Radę Miejską w składzie 7-osobowym. I tu jest propozycja osób, to są pracownicy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Paragraf drugi mówiąca o wysokości diet dla członków. Te kwoty, one są po prostu tożsame, jakie były w 2019 roku. Nie nastąpiły żadne zmiany, choć mnie zastanawiał tutaj projektodawca, czyli burmistrz raz z obsługą finansową gminy, ale z uwagi właśnie na żeby to utrzymać na tym samym poziomie, więc taka sama propozycja jest, żeby utrzymać te kwoty dla miejskiej, jak i obwodowej komisji wyborczej. Wykonanie uchwały powierza się oczywiście burmistrzowi i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Co do oczywiście kolejnych uchwał tam odnośnie terminu i wyznaczonego, to była pewna taka konsultacja po prostu z przedstawicielami sołectw, z sołtysami, żeby to właśnie wybrać taki dzień najbardziej, bo ostatecznym terminem byłoby 8 sierpień, a no lipiec jest oczywiście miesiącem wakacyjnym, ale była sugestia, żeby to było 21 lipca ze strony samych przedstawicieli, czy sołtysów, czy rad sołeckich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie komisji, opinii Komisji Budżetowej, pani Ewo. Brało udział 7 członków komisji. Wszyscy byli za, jednogłośnie.
Dziękuję. W takim razie opinia pozytywna Komisji Budżetowej. Czy mają Państwo jakieś uwagi do tego projektu? Nie widzę. Rozpoczynamy procedurę głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, czyli jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie drugiej uchwały w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Chabówka, Ponice i Rdzawka. Podstawa prawna jest tak to samo, jak i samo uzasadnienie też wynika faktycznie z... O, przepraszam. Nie nagrywa. Podstawa prawna tego projektu uchwały jakby wynika też z zapisów statutów sołectw, też ten sam paragraf 7 ustęp 1 i tutaj jakby już przy poprzedniej uchwale była wskazana ta data 21 lipca i wraz z kalendarzem wyborczym, więc tutaj w paragrafie oczywiście drugim tak, jest wyznaczone, są obwody głosowania. To wynika po prostu teraz już z postanowienia komisarza wyborczego, bo dawniej te obwody ustalała Rada Miejska, teraz po zmianie kodeksu wyborczego te uprawnienie mają komisarze wyborczy. I obwodem jest każde sołectwo, czyli obwód danej wsi. Kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do uchwały, też się przedstawia następująco, że do 5 czerwca jest podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w sprawie przeprowadzenia wyboru na sołtysa i Rady Sołeckiej. To jest obwieszczenie burmistrza, to jest wtedy uprawnienie do podania do publicznej wiadomości tych czynności, jakie są zawarte w kalendarzu, wskazania też, gdzie jest siedziba obwodowej czy miejskiej komisji wyborczej. Do 5 czerwca też jest powołanie, tutaj to nastąpi dzisiaj, przewodniczącego i zastępcy miejskiej komisji wyborczej. Do 11 czerwca będzie to termin wyznaczony do przyjmowania zgłoszeń i na powołanie przez miejską komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej w Chabówce, Ponicach i Rdzawce. Do 21 czerwca 2024 roku będzie zgłaszanie do zarejestrowania w Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej, dokonanie rejestracji kandydatów i sporządzenie protokołu rejestracji, czyli to jest miesiąc przed faktycznym już głosowaniem, więc tutaj kandydaci, jak zostaną zarejestrowani, mogą już jakby prowadzić pewną też i kampanię wśród swoich mieszkańców. Do 28 czerwca sporządzanie listy kandydatów w kolejności alfabetycznej, podanie do publicznej wiadomości o zarejestrowanie kandydata. Do 5 lipca sporządzanie kart do głosowania osobno w wyborach na sołtysa, jak w wyborach do Rady Sołeckiej dla poszczególnych sołectw, sporządzanie instrukcji głosowania. Do 15 lipca sporządzanie spisu wyborców i do 20 lipca jest przekazanie przewodniczącym obwodowej komisji wyborczych spisu wyborców kart głosowania i inny materiał wyborczy. Samo głosowanie wyznaczone na 21 lipca 2024 roku od 7 do 20, więc tutaj mamy pełne jakby działanie takie, jak wynika w zasadzie z kodeksu wyborczego, zaimplementowane do tych sołectw, wybory bezpośrednie i na sołtysów, jak i na członków rad sołeckich, więc burmistrz rekomenduje ten projekt uchwały do przyjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii. W komisji brało udział 7 członków. Wszyscy byli, opiniowali pozytywnie. 7 za. Czyli opinię mamy pozytywną. Czy jakieś uwagi do tego projektu uchwały Państwo macie, radni? Nie widzę. To rozpoczynamy procedurę. To znaczy, ja tak, tylko mam jedno pytanie, bo nie pamiętam statutu rad sołeckich. Ile osób liczy Rada Sołecka? Czy jest to określone w tych statutach rad sołeckich? Tam jest 7 i plus sołtys, tak? Aha, dziękuję. Dziękuję Pani Ewo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wszystkie statuty są zamieszczone na biuletynie aktualne, więc można przeglądać sobie, jeżeli ktoś by chciał sprawdzić. Dziękuję. Rozpoczynamy procedurę głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje?
Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta głosami za, 13 głosami jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie trzeciego projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów osiedli w gminie Rabka-Zdrój. Bardzo proszę, panie sekretarzu. Dziękuję, panie przewodniczący. W imieniu burmistrza przedstawiam też trzeci projekt uchwały dotyczący przeprowadzenia wyborów organów osiedli w gminie Rabka-Zdrój. I tutaj oczywiście podstawa prawna z ustawy o samorządzie gminy jest tożsama, ale już przywołane są już konkretne statuty z poszczególnych osiedli, gdzie każde jakby w zasadzie jest odrębnym dokumentem. Dawniej to były komitety osiedlowe, teraz się nazywają to zarządy osiedli. Największym organem jest zebranie mieszkańców osiedla, jak i później zarząd osiedla. Terminy w paragrafie pierwszym i miejsce wyborów określa załącznik do niniejszej uchwały. I tutaj propozycja jest, żeby wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla odbyły się oczywiście na zebraniach osiedlowych w drugim i trzecim kwartale. Propozycja była, że tylko w drugim, czyli do końca czerwca, ale po komisji budżetowej była tutaj wniosek, która została jakby przez komisję przegłosowany i rekomendowany wnioskodawcy, czyli burmistrzowi, żeby w liczbie tam w punkcie 9 na ulica, nazwa osiedla Sądecka w szkole podstawowej numer 2. Był termin 2 lipca 2024 roku o godzinie 17, czyli przełożenie z 26 czerwca na 2 lipca. Na co taką propozycję też i tutaj projektodawca wyraża zgodę, żeby wprowadzić taką poprawkę. Więc oczywiście zebranie przeprowadza się, jest prawomocne przy udziale co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. Nasze zapisy statutów osiedli przewidują też, że w przypadku, kiedyby nie uzyskano tej 1/5, to oczywiście w zawiadomieniu, w obwieszczeniu o tym terminach będzie też informacja, że w przypadku braku kworum 1/5 uprawnionych do głosowania prowadzący zebranie ogłasza drugi termin. On może być za 15 minut od momentu zamknięcia pierwszego zebrania i wybory przeprowadza się bez względu na jaka jest frekwencja. Mogą być 5 osób, może być 10 osób i frekwencja zgodnie z tymi zapisami obowiązujących statutów, które zostały przyjęte przez Radę, opublikowane w Dzienniku Urzędowym i są obowiązujące. Więc tutaj w tych przypadkach te terminy, harmonogram zebrań, to osiedle Zoaryte, miejsce jest Szkoła Podstawowa nr 4 i termin 19 czerwca 2024 o godzinie 17. Na osiedle Słone, Szkoła Podstawowa nr 3, 20 czerwca o godzinie 17. Osiedle Rynek, Szkoła Podstawowa nr 2, 21 czerwca 2024 o godzinie 17. Osiedle Łęgi, Sala Związku Podhalan, to jest 22 czerwca 2024 roku o godzinie 17. Osiedle Orkana, przedszkole nr 1, termin proponowany to jest 24 czerwca 2024 roku o godzinie 17. Osiedle Centrum, Szkoła Podstawowa nr 1, 25 czerwca 2024 roku, godzinie 17. Osiedle Nowy Świat, Sala Obrad Urzędu Miejskiego, termin proponowany 26 czerwca 2024 roku, godzinie 17. I Traczykówka, Sala Obrad Urzędu Miejskiego, 27 czerwca 2024 roku, godzina 17. I Sądecka, to już wspominałem. 2 lipca 2024 roku o godzinie 17. Tyle z mojej strony. Uchwała nie rodzi skutków finansowych. Oczywiście to jest tylko udostępnienie miejsca przez jednostki nasze oświatowe, miejsca na przeprowadzenie tych zebrań, podczas których zostaną dokonane wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie uchwały. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej. Projekt powyższej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy państwo macie jakieś uwagi do projektu? Nie. Pan Jan. Ja mam taki sprawy i problem, bo wtedy mamy wyjazd.
Proszę o naciśnięcie guzika, tak. No 26 mamy wyjazd, a ja jestem przewodniczącym Rady Osiedla. Wyjazd ten, aha, wiem, za granicę. To propozycja. Jaka propozycja? Bo myślę, że możemy jeszcze zmienić. Radny nie był na komisji rewizyjnej, bo nie jest członkiem komisji rewizyjnej, jak najbardziej możemy. Przepraszam, komisji budżetowej. A może być 28, nie, to jest w lipcu. W lipcu, a ja mam jeszcze 3-4 lipca. No a czwarty może. No to może być następny. Czyli propozycja czwarty. Czyli propozycja pana Jana Cieplińskiego, żeby było 4 lipca. Osiedle Nowy Świat, tak? Tak. Czyli to jest 04.07.2023, tak? Taką propozycję radny zgłasza, tak? Tak. 17.17. Wykraczamy to za drugi kwartał, czyli jest w trzecim kwartale, jesteśmy też zgodni oczywiście z tym harmonogramem, więc myślę, że też burmistrz nie będzie miał. Będzie miał czas na pewno, tak. Uwagi, interwinie to przeprowadzić. Czyli propozycja. 4 lipiec, tak. 4 lipiec. 17. Czyli z taką poprawką będziemy głosować tą uchwałę. Czy jeszcze jakieś uwagi państwo macie? Nie widzę. Rozpoczynamy procedurę głosowania. Proszę o przyciśnięcie nacisku, kto jest za, przeciw i kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu sekretarzowi za przedstawienie wszystkich uchwał. Wyczerpaliśmy punkt 5. Zamykam punkt 5. Otwieram punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę państwa radnych o zgłaszanie się z interpelacjami lub zapytaniami. Pani Ewa, tak. Świder, bardzo proszę. Tak, do burmistrza Rabce-Zdroju za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju interpelacja. Jako radna sołectwa Ponice zwracam się z interpelacją w imieniu mieszkańców naszego sołectwa do burmistrza Rabce-Zdroju o podjęcie działań mających na celu remont, modernizację strefy rekreacji w Ponicach na osiedlu Ryplówka. Interpelację kieruję jako sprawę pilną ze względu na zniszczoną infrastrukturę, która zagraża bezpieczeństwu dzieci oraz ludzi korzystających z tego obiektu. Nadmieniam, że do tego terenu nie został przyłączony prąd, który jest niezbędny do organizacji jakichkolwiek imprez plenerowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami za wypożyczanie agregatów prądotwórczych. Miejsce to jest obiektem, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy Ponic, ale także mieszkańcy całej gminy. Problemem jest także dojście do strefy, które można powiedzieć nie istnieje. Teren jest całkowicie nieprzystosowany, niebezpieczny, a w trakcie większych opadów deszczu kładka, która jest jedynym przejściem, przeważnie ulega zniszczeniu. Do tej interpelacji dołączam podpisy całej, właściwie nie liczyłam, ale ze 150 podpisów jest. I zdjęcia są zrobione. Troszkę sobie źle zrobiłam i mam tylko 4 zdjęcia, ale dołączę to. Można dołączyć. Tak, dołączę jeszcze. Są tutaj zdjęcia. No tylko 4, bo się mi tyle udało wywołać, ale dobrze. Dołączę to, składam tutaj jest jedno. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pani Ewie. Tam są zdjęcia i te podpisy proszę wszystkie. O nas. I od razu może jeszcze takie zapytanie będę mieć. Bardzo czy za pośrednictwem pana przewodniczącego do burmistrza. W związku z zamiarem realizacji zadania pod tytułem budowa drogi do osiedla Gwiżdżówka w sołectwie Ponice proszę o wskazanie w budżecie gminy, gdzie znajdują się środki na wyżej wymienioną inwestycję. Dobrze, dziękuję bardzo. Moment, ja sobie popatrzę. Jedno, tak. Dziękuję. Dziękuję pani Ewie, bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Piotr Żarnowski. Witam do pana burmistrza. Po rozmowach z mieszkańcami ulicy Bystrej i na stanowcze ich żądanie w sprawie niedrożności ruchu na początku owej ulicy spowodowane często spowodowane częstym parkowaniem samochodów dostawczych i osobowych
Mieszkańcy skarżą się, że nie można przejechać na tym odcinku drogi, bo jest tam przewężenie. Jako radny z tamtego okręgu składam wniosek o wstawienie znaków zakazu postoju i zatrzymywania się na odcinku około 70 metrów ulicy Bystrej w Rawce Zdroju. To jest początek ulicy Zjazd Kilińskiego. Wjazd z ulicy Kilińskiego na ulicę Bystrą obok sklepu Żabka, znak zakazu postoju i zatrzymywania się i analogicznie z drugiej strony do wyjazdu na ulicy Kilińskiego. Do mojego wniosku mogę udostępnić galerię zdjęć od mieszkańców zablokowanej ulicy. Jeszcze jak jestem przy głosie, chciałem jeszcze jedno. I też do burmistrza od mieszkańców ulicy Kilińskiego Bocznej w Rawce Zdroju. W odcinku drogi szutrowej, to jest od numeru 90 do 108A. Zwracam się z prośbą o załatanie dziur tłuczniem dobrej jakości, to znaczy materiałem, który nie rozpłynie się podczas przejazdu samochodów i w kontakcie z wodą. I utwardzenie go zamieszczarką. Ostatnie działania służb w tym temacie nie przyniosły zamierzonych korzyści, wręcz przeciwnie. Tłuczeń wysypany na drogę rozpłynął się podczas opadów i przejazdów samochodów, pozostawiając jeszcze większe błoto, jakie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę o następną interpelację. Proszę pan Łukasz. Szanowny panie burmistrzu, w imieniu mieszkańców osiedla Zaryte zwracam się z prośbą o wystąpienie do zarządcy drogi krajowej nr 28 o wykonanie w sprawie wykonania oznaczonych oświetlonych przejść dla pieszych w rejonie przystanków autobusowych. To jest gdzieś mniej więcej na 70-72 kilometrze tej drogi, czyli w okolicach domów czasowego Karabela i później tam dalej za szkołą. W uzasadnieniu no, jedyne przejścia na Zarytym są tylko w rejonie szkoły. Natomiast wiele dzieci, młodzieży, a też osób starszych korzysta z komunikacji publicznej i niestety tą drogę muszą przekraczać, tak brzydko mówiąc, na dziko. Obowiązuje tam 50 km na godzinę, jednak idzie zauważyć, że samochody często przekraczają tą prędkość i przekraczanie tej drogi no, nie jest bezpieczne. Druga rzecz to również w imieniu mieszkańców osiedla Zaryte zwracam się z prośbą do pana burmistrza o podjęcie działań w celu zamontowania tablicy ogłoszeń w okolicy roli Biernatówka, to jest też przy drodze krajowej nr 28 i też w uzasadnieniu na Zarytym są tylko dwie tablice. Jedna jest właśnie w okolicy domu czasowego Karabela, druga koło szkoły i ci mieszkańcy, którzy mieszkają tutaj od strony Rabyniżnej, no nie mają możliwości zapoznania się bezpośrednio z ogłoszeniami, no muszą się udać no, najbliżej do szkoły. No jak zgłaszają, no nie można tam wieszać żadnych informacji, reklam, nawet klepsydr. I trzecia rzecz, zapytanie odnośnie w budżecie na 2024 zaplanowano 400 tysięcy na przebudowę boiska sportowego przy szkole podstawowej numer 4 w Zarytem. I pytanie jest, na jakim etapie są prowadzone prace zmierzające do rozpoczęcia tej przebudowy tego boiska? Kiedy jest planowane rozpoczęcie, no ewentualnie zakończenie prac związanych z przebudową boiska sportowego? I czy jest możliwa publikacja jakiejś wizualizacji, jak to boisko ma wyglądać? Dziękuję. Dziękuję panu Łukaszowi. Pani radna Ewa Derda, proszę. Świeciło, tak, świeciło. Panie burmistrzu, ja mam taką prośbę o wystosowanie pisma do powiatowego zarządu dróg w sprawie tymczasowych przystanków na ulicy Podhalańskiej. Jest teraz zmiana organizacji ruchu na Podhalańskiej i mieszkańcy Podhalańskiej i Zakopiańskiej, najbliższy przystanek w kierunku Nowego Targu to mają koło Mikołaja i powrotny jest koło na Orkana koło bloku. I taka moja propozycja jest, żeby te przystanki umiejscowić koło kantora na Podhalańskiej. Jest taka zatoczka bezpieczna nawet do wsiadających pasażerów. I z drugiej strony, którzy w kierunku Rabki będą się przemieszczać busami, koło ogrodzenia Tauronu. Tam też jest taka zatoczka, która może bezpiecznie sobie zajechać tam bus i mieszkańcy mogą wysiąść. Bo to już mieszkańcy zgłaszali mi, że no jest to takie troszkę chore, że muszą iść taki kawał drogi spod bloków na Podhalańską czy na Zakopiańską. To jest jedna sprawa, panie burmistrzu. Druga sprawa to jest mieszkańcy Habówki.
proszą, żeby pan napisał pismo do oddziału Poczty Polskiej, żeby zostały zamontowane skrzynki pocztowe w Fabówce, bo ich nie ma. I mieszkańcy, chcąc wysłać list czy kartkę pocztową, muszą jednak do Rabki jechać, żeby mogli to wysłać, a są osoby starsze, które no nie są w stanie, a była tam wcześniej poczta, no siłą rzeczy została zlikwidowana w takich czasach i wypadałoby te po prostu w uzgodnieniu z oddziałem, żeby to były zamontowane w takich trzech miejscach, stricte trzy tam koło straży, Ochotniczej Straży Pożarnej, koło szkoły i tu koło stacji kolejowej. Panie burmistrzu, ja jeszcze chciałabym się zapytać o taką sprawę, bo w poprzedniej kadencji Urząd Miasta starał się o w projekcie Rozświetlona Polska, o wymianę oświetlenia sodowych na LED-owe. I pan poinformował tam radnych wtedy, że jesteśmy na liście rezerwowej. I jak wygląda na dzień obecny ta sytuacja? Czy jakoś przesunęliśmy się na tej liście rezerwowej? Czy jest możliwość, że będzie to w tej kadencji zrealizowane? Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Ewo. Pan radny Janusz Wójciak. Ja mam trzy wnioski do pana burmistrza. W imieniu mieszkańców osiedla Słone zwracam się do pana burmistrza o udrożnienie rur odprowadzających wody opadowe w górnym odcinku drogi gminnej 1690 na roli Wojtyczkówka. Mieszkańcy od czasu silnej ulewy w 2023 roku kilkakrotnie ustnie zgłaszali zatkaną studzienkę i rury. Przy każdorazowym opadzie deszczu nadmiar wody wylewa się na drogę gminną i ją niszczy. To jest jeden wniosek. Zwracam się z prośbą do pana burmistrza o ponowne zamontowanie wiaty przystankowej w górnym rejonie ulicy Poniatowskiego przy skręcie do osiedla Zającówka na działce gminnej 1778 obok posesji państwa G. Wiata przystankowa została zdemontowana podczas remontu głównej ulicy Poniatowskiego. Z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny i duży ruch turystyczny w tamtym rejonie, gdzie przebiega czarny szlak na Maciejową, wykonanie wiaty jest konieczne. Turyści oraz mieszkańcy korzystający z komunikacji mieliby możliwość schronienia się. I tutaj mam taki własny wniosek do pana burmistrza o zakup farby celem pomalowania ławostołów, ławek oraz tablicy informacyjnej znajdującej się na basenie przy ulicy Poniatowskiego. Niezabezpieczenie tych elementów w najbliższym czasie będzie kwalifikowało je do wymiany. Prace malarskie i renowacyjne wykonam w swoim zakresie. Dziękuję. Dziękuję panie Januszu. Pan zgłaszał się, pan Jan Ciepliński. Do pana burmistrza. Z ulicy Cichej krzaki zasłaniają znaczko. Z ulicy Cichej krzaki zasłaniają znak stop, przejście dla pieszych i lustro, które jest po drugiej stronie. Mieszkańcy bardzo proszą o zwalniacz, żeby tam położyć na asfalcie między Cichą a ulicą Krótką. Tężnia na bulwarach nie działa, skarżą się. Od sklepu Adaś w dół koło basenu Szebesty krzaki wchodzą bardzo na ulicę, na chodnik i od strony basenu wychodzą na drogę. Mieszkańcy proszą o lustra z osiedla lekarskiego przy głównej bramie Szebesty, posprzątanie gałęzi w parku i pytają, jaka jest sytuacja z ulicą Krótką i jaka jest sytuacja na ulicy Gorczańskiej. Jeszcze mam jeden. Tak do mnie napisał na portalu internetowym pewien pan. Piękne zdjęcia, panie Janie. Piękne, panie Janie. Tak często publikuje pan zdjęcia tej fontanny, acz jest wspaniała. To mam pytanie, czy mógłby pan się podjąć naprawy uszkodzonego od lat systemu synergicznej pracy tej fontanny? Światło, wodotryski i muzyka. Tak wspaniale to wyglądało przed awarią. Byłbym pod wielkim wrażeniem. Pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję panie radny Janie. Pan Marek Ciepliński, bardzo proszę. Interpelacja. Ja powtórzę swoje wnioski, interpelacje z ostatniej sesji już na piśmie, ponieważ tutaj było, jak to się mówi, bez echa. Czyli tak, w celu poprawy bezpieczeństwa w poruszaniu się po bulwarach w Rabce Zdroju składam interpelację w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych
w okolicy kawiarni u Władka oraz przy moście znajdującym się na wysokości chodnika biegnącego w górę Parku Zdrojowego. Ponadto wnioskuję o poprawę oznaczenia ścieżek rowerowych na bulwarach. I druga moja interpelacja. W związku z licznymi prośbami mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Sądeckiej, które pojawiły się na ostatnim zebraniu osiedlowym, składam interpelację o zainstalowanie wyniesionych przejść dla pieszych w okolicach. Sklep Adaś między Szkołą Język Sumit i Szkołą Podstawową nr 2 Władysława Orkana w Rabce Zdroju. Propozycja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez spowolnienie pojazdów poruszających się w wyżej wskazanych miejscach, gdyż wyniesione przejścia są dobrze widoczne w dużej odległości. Ponadto ułatwienie korzystania z przejść osobom z problemami mobilności, ponieważ wyniesione przejścia znajdują się na tym samym poziomie co chodnik. Dodatkowo proponuję przebudowę skrzyżowania znajdującego się obok szkoły podstawowej nr 2 na skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią. Te propozycje pan burmistrz słyszał na naszym osiedlu, na naszym zebraniu osiedlowym. Tutaj nadmienię też, że radni powiatowi, którzy uczestniczyli w tym naszym zebraniu, przychylili się też do tego wniosku. Co jeszcze tutaj mógłbym jeszcze wskazać, ja też na piśmie to przekażę panu przewodniczącemu w najbliższych dniach. Są tak zwane też projekty, o których się też dowiedziałem, tak zwane mobilne przejścia dla pieszych. Bardzo bym też prosił właśnie, żeby pan burmistrz zobligował pracowników o poszukania tych dotacji w celu poprawienia w całej naszej gminie bezpieczeństwa w poruszaniu się tutaj naszych pieszych. I tutaj też jak jechałem dzisiaj, zaobserwowałem, że zostaje troszeczkę przesunięte przejście dla pieszych na Jana Pawła przy inwestycji kolejowej. Są malowane żółte pasy. Wszystko jest w porządku, tylko bym bardzo prosił, aby pan burmistrz zlecił obniżenie krawężników, bo one są bardzo wysokie i utrudnia tam poruszanie się osobom niepełnosprawnym oraz no, kobietom, które pchają wózki dziecięce. Dokładnie tak. Także tutaj jeszcze kolejną sprawę chciałbym poruszyć, bo akurat tutaj kolegi pana Świdra nie ma z jego osiedla, miałem mu przekazać, więc myślę, że się nie obrazi. Sprawa jest pilna o przykoszenie traw przy skrzyżowaniach, głównie na ulicy Sądeckiej, wyjazd Tamgiłówka przy moście. I ogólnie zadałbym pytanie właśnie, co to, bo pan burmistrz tam mówił kiedyś w swoim sprawozdaniu, jaka to firma wygrała przetarg koszenia tych traw, ale niestety spływają też do mnie właśnie skargi odnośnie tej firmy z tego względu, że no albo nie nadążają nad tym koszeniem. W poprzedniej kadencji firma, która się zajmowała koszeniem, pielęgnacją zieleni tutaj u nas w obrębie dróg, no mamy porównanie teraz wszyscy, prawda, jak to wyglądało poprzednio, jak wygląda to teraz. Też uwaga bardzo ważna, jak porusza się po drodze, niestety panowie, którzy koszą tą trawę, w ogóle nie patrzą, nie zważają na to, czy porusza się pojazd w tym momencie pod kaszarkami po prostu i jadą równo, tylko czekać, jak komuś kamień wpadnie w samochód, czy uderzy tam głowę przy uchylonej szybie. I zwracali mi tutaj też mieszkańcy właśnie odnośnie tutaj tego sprzątania przez tą firmę. Idzie pan z dmuchawą i dmucha po prostu cały ten kurz, też nie zważając na to, jak idą piesi, kobiety z wózkami. I tutaj była akurat cała grupka sobie szła i to byli i Rabczanie, i turyści. Także bardzo bym prosił, aby tą firmę jakoś upomnieć, żeby na takie istotne rzeczy zwracali uwagę, tym bardziej, że koszenie przy drogach no, wymaga troszeczkę
no, doświadczenia, bym mógł powiedzieć, bo naprawdę ci panowie niektórzy w ogóle, nie mówię wszyscy, ale nie zwracają uwagi na to, co robią w danym momencie, co się dzieje w ich otoczeniu. Także jak na razie to o tyle, jak sobie coś przypomnę. Dziękuję bardzo panu radnemu za te cenne uwagi, na pewno trzeba to poprawić. Bardzo proszę pana Roberta Skipiałę. To właśnie to pytanie mam, panie burmistrzu. Pierwsze te budy na deptaku między kawiarnią a Chopina, to rażą mnie, nie ozdabiają nam tego deptaku. Trzeba to rozwiązać, to raz. Kiedy będzie Willa Anioł skończona, bo te terminy coraz bardziej miały być bliskie, a coraz dalej się odciągają. Na placu na deskorolkach jest zgodzona tak zwana rynna. Albo ją trzeba zlikwidować, albo panie burmistrzu, no, trzeba zamówić nową. Rozważałem tą sprawę, podobno mamy 150 tysięcy na nią, a ona już na dzień wtedy, kiedy 150 zagwarantowali, już kosztowała 300. W sobotę mam dostać odpowiedź, jaka cena dziś, na dzień dzisiejszy by była. I wtedy byśmy się mogli zastanowić, skąd znaleźć to, bo to jest problem, gdyż tam są tak wyrwane, że nie daj Boże, jakby tak, to wypadek może być. Malowanie pasów na przejściach dla pieszych. Powtarza się to co roku. No, trzeba tam, gdzie naprawdę są już tak zniszczone, to trzeba by było to odnowić. I tak jeszcze sprawa wymiana tych gruntów przy szpitalu na parking, cośmy tam, panie burmistrzu, w ubiegłej kadencji zaczęli i to jakoś stanęło pod, nie wiem, na jakim etapie to jest. Dziękuję. Dziękuję panu Robercie. Pani Ela Szarawara, bardzo proszę. Panie burmistrzu, w swoim programie wyborczym miałam takie zadanie naprawa drogi między blokami 18 A, B, C, D, E. To jest droga osiedlowa. Myślę, bo kilka lat temu była taka możliwość, że droga osiedlowa, droga spółdzielcza, że spółdzielnia mogłaby oddać w użyczenie i wtedy, powiedzmy, no tak sobie myślałam, że gmina wykonałaby remont tej ulicy, spółdzielnia zatoki postojowe, miejsca parkingowe. Ale po rozmowie z panią prezes spółdzielni wiem, że spółdzielnia będzie planowała remont tej drogi, bo tak jak mówię, jest to własność spółdzielców, jakkolwiek też płacą podatki, prawda? I byłaby taka prośba, takie zapytanie właśnie, czy byłoby możliwe wykonanie przez zakłady wodociągowe odwodnienia między tymi blokami A, B, C, D i E. Natomiast remont to oczywiście musiałoby być skoordynowane z planami spółdzielni, a remont planuje wykonać spółdzielnia. Chodzi o odwodnienie, właściwie to od tej tablicy ogłoszeniowej w dół, bo od strony przedszkola, od strony osiedla ta woda jak popada ciągle spływa, zateka te kanały i gdyby zakłady wodociągowe mogły wykonać odwodnienie, wówczas spółdzielnia wykonałaby remont. Oczywiście to nie jest sprawa na teraz, na ten rok myślę, ale czy taka możliwość istnieje, by takie zadanie wodociągi podjęły? Dziękuję bardzo. Jeszcze, to może pani Ewa, bardzo proszę. Pani Ewa. Zacznijmy od kobiet. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, chciałabym na końcu ulicy Pocztowej, tam były jakieś roboty robione ziemne. Mam prośbę, położenie asfaltu tam na ten, bo kruszy, za chwileczkę się skruszy ten asfalt całkiem, a jest od studzienki do studzienki położenie takiego, nie wiem, 5, 10, do 10 metrów asfaltu. Mam prośbę, naprawa dosłownie
metr albo 2 metry chodnika na ulicy Jana Pawła II koło przystanku busów, powyżej wjazdu na ulicę na Banie. Tam jest przystanek busów i koło tego przystanku jest zepsuty ten chodnik. I mam prośbę o wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przy bloku 14B. Pismo wpłynęło i mamy taką ogromną prośbę. Tam jest jedno miejsce parkingowe i prosilibyśmy jeszcze jedno miejsce parkingowe. Mamy pomysł, nawet z panią Elą mamy pomysł na to, na ten, więc możemy podsunąć pomysł po prostu. To w wydziale już przekażę. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo dobra inicjatywa. Pan Adam się zgłosił. Miałem taką sprawę. Droga powiatowa przez Rdzawkę. Prośba jest o wpłynięcie na powiat, żeby zrobić wycinkę drzew zwisających ponad drogą wzdłuż całej drogi, wyczyszczenie korytek przy chodniku, głównie pod przygórzem, jest zamulone wszystko przy małych opadach deszczu, wszystko idzie na drogę i się leje woda, oraz wykoszenie trawy przy drodze przez samą Rdzawkę, bo do tej pory nic nie zrobione. A druga sprawa jest taka, że w razie korków Zakopianka stoi, cały ruch idzie przed Rdzawkę i ludzie patrzą i widzą, co się tam. Dziękuję. Dziękuję panie Adamie. Pan Piotr, bardzo proszę. Panie burmistrzu, jeszcze sprawa ulicy Kimińskiego. Na ostatniej sesji poruszany temat był kapliczki na skrzyżowaniu koło Siwego Dymu. I wyczytałem na jednym portalu w internecie, że może to nie jest prawdą, że planowane jest tam ogrodzenie tej kapliczki jakimiś barierkami. Mam nadzieję, że to jest tylko jakiś internetowy fake. Jakaś taka dziennikarska kaczka. No bo to totalnie zburzyłoby to po pierwsze wizerunek tego miejsca. No i, a druga sprawa, przejście dla pieszych między Siwym Dymem a Cyrampolem. Tam jest koło stacji Orlen. Tam ostatnio była naprawa tego ostatniego odcinka dróg i na tym miejscu został tylko znak. Ale nie ma namalowanych pasów. I generalnie ludzie przechodzą, no, stoją tam, żeby ktoś puścił, kierowcy nie mają pojęcia w ogóle, że tam kiedykolwiek było przejście dla pieszych. Było, tak. Na znaki patrzą, ale znak jest też przysłonięty krzakami i gałęziami i znaku generalnie nie widać. Więc bardzo bym prosił o to, żeby zainterweniować w tej sprawie, no bo to jest sprawa no, bardzo ważna. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Pan Marek Ciepliński jeszcze raz. Tutaj też właśnie odnoszę się do pana radnego, że właśnie przejścia muszą być oznakowane tymi znakami pionowymi, poziomymi. Jak już tu jesteśmy przy tym bezpieczeństwie naszym, no bardzo bym prosił faktycznie wysłać pracownika odpowiedzialnego za oznaczenie znaków, bo na przykład tutaj, gdzie był przejazd kolejowy koło PKP, czyli za byłym przejazdem kolejowym, tam zawsze było przejście dla pieszych, kierowcy się zatrzymują dalej, bo tam na tej kostce no jest jakiś tam twór wykonawcy, ale zgodnie z przepisami nie ma znaku ani pionowego, ani poziomego. To musi być wymalowane albo barwą białą i oznaczone tym znakiem. I tutaj też chciałbym odczytać pismo, które mi wpłynęło właśnie, wiadomość zresztą od jednego z moich mieszkańca z ulicy Tetmajera przysłał mi na prywatną pocztę tutaj takie przemyślenia jego. Prosił mnie, żebym się tym tutaj zajął, więc od razu też skorzystam, skoro jesteśmy przy tego typu tutaj rozmowach. Czytam. W związku z nadchodzącym odcięciem ulicy Tetmajera, części Kasprowicza za torami, przyszedł mi do głowy pomysł przeglądu niektórych rabczańskich skrzyżowań pod kątem zmiany znaku stop na ustąp lub odwrotnie. Kto w urzędzie się tym zajmuje i czy Rada ma coś do powiedzenia w tym temacie? No, czyli tutaj już dyskutujemy, więc poruszyliśmy ten temat. Chciałbym, żeby pan burmistrz zobligował pracownika właśnie, który jest odpowiedzialny za całe oznaczenie i przeanalizowanie sensowne
czy jest sens właśnie w niektórych miejscach, żeby były dalej znaki stop, czyli bezwzględnego zatrzymania. No, przykład tutaj na przykład mamy Kasprowicza, rozwidlenie koło transformatora, dobra widoczność w prawo, moim zdaniem wystarczyłby ustąp, tym bardziej gdy odejdzie ruch Stettmajera. Kasprowicza koło Techbudu, doskonała widoczność, spore odstępy między falami pojazdów, ustąp wystarczy. Ale zjeżdżając z mostu w stronę Kasprowicza trzeba podjechać daleko w prawo, bo krzaki zasłaniają widok na pojazdy od strony torów kręte Jana Pawła. Był ustąp, choć nie widać absolutnie nic. Tutaj odnosi się pan jeszcze tak do ulicy Słonecznej Jana Pawła. Fortepian. No i tutaj i samochody zastawiające cały chodnik non-stop zasłaniają widok, przydałoby się spore lustro. Do pociesznej wody Zakopiańska jest ustąp, choć widocznie i choć widoczność i nachylenie w sumie wymuszają stop. Więc tutaj jest jeszcze sporo tego i ja to przepiszę i przekażę też panu przewodniczącemu. Tutaj widzę właśnie, że mieszkańcy zaczynają w ten sposób dawać nam te sygnały, żebyśmy tutaj poruszyli wszyscy tą sprawę. Zresztą tak jak widać, każdy tutaj z radnych porusza i o przejściach właśnie, o widoczności złej przy drogach. Więc no, prosimy w zasadzie wszyscy tutaj, żeby pan burmistrz zobligował pracownika. Jeżeli będzie trzeba, służę pomocą tutaj, doradztwem jak najbardziej. Jeżeli zadzwonią, mogę coś pomóc w tej sprawie też tutaj zadziałać. Także dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marku. Czy jeszcze ktoś? Jeszcze tutaj pan. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć, czy w najbliższym czasie będą składane jakieś wnioski i jak w ogóle będzie wyglądało dofinansowanie do dróg ogólnie. Nie interesuje akurat gmina Rabka. Skąd te środki będą pozyskiwane, czy na takiej samej zasadzie jak teraz, czy w jakiś inny sposób? Zmieniły się rządy i nie wiem, czy to też dalej będzie polski jakiś ład, czy to coś innego będzie. I czy są jakieś programy ogólnie, gdzie można składać takie wnioski? To jest jedno zapytanie. I tutaj mam taką uwagę do tych osób, które już tutaj wspomniał ktoś odnośnie tego handlu, a pan Robert wspomniał odnośnie tego handlu tych but. Właśnie też chciałbym zwrócić uwagę na te stojaki, które tam są na deptaku. A praktycznie jeden z właścicieli to zajmuje, zamyka całe przejście ten deptak od tego takiej ogłoszeniowej, takiego okrąglaka ogłoszeniowego. No, praktycznie zajmuje całe to przejście, tam jest ciężko przejść, przejechać. I czy oni mają wydzierżawiony jakiś teren, na jakiej powierzchni mają to rozkładać, czy sobie po prostu tak rozkładają, ile się da. Podobna sytuacja jest naprzeciwko poczty. Tam też na tym chodniku bardzo wiele takich stojaków jest. Ja rozumiem, że to ma być wystawione i chcą sprzedać, ale no, żeby to nie utrudniało też pieszym czy spacerującym poruszanie się po tym chodniku. I druga sprawa, czyli ostatnia, czyli prosiłbym panie burmistrzu o takie spotkanie z panem i z panem Pawłem, patrzę odnośnie inwestycji. Dotyczy to ulicy Gorczańskiej i jest tam wiele uwag dotyczących tego, jak chodnik ma tam wyglądać, jak ta samotka ma tam być ułożona i jeżeli takie spotkanie można by było zorganizować, to bardzo bym prosił, abym mógł się zapoznać też z projektem dość dokładnie. Dobrze? Dziękuję bardzo. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję panu radnemu Pawłowi. Jeszcze pan Robert, jeszcze raz. Bardzo proszę. Przywracamy po prostu dojazd do kardiologicznego szpitala tamtą drogą koło Kwiaciarni. Dziękuję.
Jeszcze raz pani Ewa, bardzo proszę. Panie Pawle, panie Robercie, te budy to są nasze budy. Brzydko pan się o nas wypowiada, bo budy to ma pies, a to są nasze chatki rękodzielnicze. Nie, nasze chatki rękodzielnicze, czyli rękodzielników rabczańskich, artystów. Z burmistrzem już rozmawiam, te domki zostaną przeniesione na deptak, który był wcześniej remontowany. I proszę tak się o nas nie wyrażać, że to są budy. Dziękuję. Pani Ewo, dziękuję za zwrócenie uwagi. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Pan Robert się źle wyraził, więc myślę, że nie miał nic złego na myśli. A pani Ewie dziękuję za zwrócenie uwagi. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? To jeszcze w takim razie ja na koniec. Chciałem się zwrócić z takim zagadnieniem dotyczącym ulicy Wiejskiej. Chodzi o odcinek, który jak się wjeżdża na wprost, nie w lewo jak się jedzie ulicą Wiejską, tylko na wprost, jest tam bardzo takie zawężenie. Mieszkańcy tu wielokrotnie zwracali się o poprawę tej drogi. To jest działka ewidencyjna 750 i właściciele tych działek, to jest działki 668 i 669, deklarują odstąpienie części swoich nieruchomości na poszerzenie tej drogi w zamian za wybudowanie ogrodzenia w miejscu przesunięcia istniejącej granicy. W związku z tym zwracam się do pana burmistrza o podjęcie niezbędnych kroków polegających na zaproszeniu właścicieli, spisaniu odpowiednich protokołów z rokowań przez Wydział Geodezji, zleceniu odpowiednich podziałów nieruchomości i przygotowanie niezbędnych dokumentów do zawarcia aktów notarialnych, tak aby wszystkie formalności nabycia tych części nieruchomości pod poszerzenie drogi nastąpiło w tym roku. Chodzi o to, że ci właściciele się w tym momencie zgadzają. Ja tam byłem na miejscu, ledwo w ogóle tam wjechałem na górę. Chodzi, że ta droga jest tak zawężona, że tam jak będzie się coś działo, to tam podejrzewam, że straż pożarna ani karetka będzie miała ciężko po prostu wjechać. Czyli jest to dla jeżeli ktoś tam był, to wie o czym mówię. I ponieważ właściciele są jak gdyby gotowi, trzeba podjąć te działania. I jeżeli te negocjacje, które tutaj geodezja przeprowadzi z właścicielami, to też bym prosił, żeby to było z uzgodnieniem z Wydziałem Inwestycji, że jak w następstwie przejęcia tego gruntu, żeby można było tam realizować w przyszłości tą inwestycję, na przykład, żeby zmieścić również odwodnienie. No i tak jak mówiłem, jest to zapewnienie bezpieczeństwa tych mieszkańców. Jeżeli te prace przygotowawcze udałoby się w tym roku zamknąć i nabyć te nieruchomości i jak mówię, bo w tych protokole z rokowań będzie wszystko zapisane, jakie mają oczekiwania ci mieszkańcy, do jakich wniosków dojdziemy i porozumienia z nimi w sprawie właśnie tego przejęcia tych gruntów, to będziemy mieć wtedy przygotowany teren pod ewentualną realizację tej inwestycji na przyszły rok. Będę się starał w porozumieniu tutaj z radnymi, tak jak wcześniej deklarowałem, jeżeli się wszyscy zgodzimy na te wszystkie swoje inwestycje, to wprowadzić też tą inwestycję, żeby kuć żelazo póki gorące. Z takimi pismami też wystąpili państwo, mieszkańcy, do mnie jako przewodniczącego rady, do pana burmistrza i do mnie jako radnego osiedla centrum. Dlatego tutaj, skoro jest dobra wola tych mieszkańców, to trzeba to zrobić. To jest jedna sprawa jako interpelacja. Generalnie więcej interpelacji nie mam, ale w tym punkcie chciałbym jeszcze o pewnych rzeczach powiedzieć, ponieważ przed zamknięciem sesji. Chciałem też państwa poinformować wszystkich radnych i pana burmistrza, że wystąpiłem z pismem do pana prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rabce Zdrój, do pana Jana Śmiałka. Ostatnio też dużo z nim rozmawiałem, ponieważ jesteśmy nowymi radnymi. Trzeba będzie tutaj otworzyć taką współpracę zarówno przy inwestycjach, które są na ten rok, jak i w przyszłości, ale wystąpiłem do niego z pismem o spotkanie
Z uwagi na planowane kolejne spotkanie z przedstawicielami PKP LK SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy w Krakowie celem przedstawienia konkretnych oczekiwań miasta w zakresie realizacji przejść poprzecznych w terenie kolejowym zamkniętym na potrzeby rozbudowy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rabka Zaryte, zwracam się do Pana Prezesa o rzeczowe i techniczne przygotowanie materiałów w zakresie naszych oczekiwań. Bez powyższych danych nie jest możliwe precyzyjne określenie danych wyjściowych niezbędnych do etapu projektowania, który to zakres zamierzamy zaproponować do realizacji spółce PKP PLK w ramach budowy linii kolejowej nr 104 na odcinku A1, to jest Chabówka Rabka Zaryte. Powyższe dane proszę przygotować w trybie niezwłocznym. W zakresie danych należy określić graficzne i opisowo punkty początkowe, końcowe przejść poprzecznych, jeżeli proponowane przejścia nawiązują się do istniejącej lub projektowanej sieci, o wskazanie lokalizacji wraz z rzędnymi wysokościowymi, w przypadku lokalizacji przejścia ślepego, o podanie orientacyjnej lokalizacji oraz rzędnej terenu, na której należy zakończyć przewiert, rurę osłonową tam założyć. Po uzyskaniu tych danych zostanie zorganizowane spotkanie wewnętrzne, tak bym chciał to zrobić, czyli tutaj z Zakładem Wodociągów, podczas którego zapoznamy się z tym materiałem branżowym. Na podstawie tych ustaleń Rada lub Burmistrz, chciałbym, żebyśmy my albo Pan Burmistrz wystąpił do PKP PLK SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy w Krakowie z wnioskiem o spotkanie z udziałem projektanta lub bez, to jeszcze się zastanowimy, ze strony PKP. I z tego spotkania chciałbym, żebyśmy zrobili konkretny protokół, który będzie załącznikiem do tego pisma. I chciałbym, żeby w terminie do 14 dni, żebyśmy mogli wystąpić o spotkanie z PKP. Dlaczego z takim pismem wystąpiłem? Temat jest niezmiernie pilny i ważny ze względu na to, że te przejścia na terenie Zarytego przez teren PKP, jeżeli teraz tego nie zrobimy, to nie zrobimy tego w ogóle. Rozmawiałem tutaj pod kątem takim inżynierskim i z panem Robertem i z panem prezesem na ten temat. Poprosiłem, żeby wszystkie materiały, jakie dotychczas były ze strony Zakładu Wodociągów przygotowane, żebyśmy się tutaj spotkali i z panem burmistrzem, bo żeby przedstawić propozycję PKP, musimy wiedzieć, co my konkretnie oczekujemy od PKP. Zaprosimy wtedy pana dyrektora Borowca, tak panie Ewo? Pana Borowca i będziemy tutaj dyskutować już z konkretnymi danymi technicznymi, czego my oczekujemy. W tym momencie ta realizacja tego odcinka trwa. Oni niebawem pewnie będą układali swoje sieci i nawet jeżeli w tym momencie nie położą tych rur osłonowych, bo na przykład będą tak zaawansowane prace, że w tym momencie nie dadzą odkrywkowo położyć tych rur osłonowych, to oczywiście jest możliwy w przyszłości przewiert do zrobienia, ale musimy tutaj zadbać o to, żeby oni nie położyli tych sieci w taki sposób, że tego przewiertu nie będzie się dało zrobić. Dlatego chciałbym to w trybie pilnym tutaj i z panem prezesem tutaj żeśmy bardzo rzeczowo porozmawiali i myślę, że do 7 dni zaraz tutaj będziemy mieć też te wszystkie materiały. Chciałbym, żebyśmy się wszyscy radni tutaj spotkali i w takich ważnych tematach dla Rabki, żebyśmy się spotykali i też tutaj z panem burmistrzem, z Wydziału Inwestycji i z Zakładem Wodociągów, który jest najbardziej zainteresowany tutaj realizacją. No bo oni wiedzą, jak to ma wyglądać. Też na przyszłość, jak będzie projektowana i wykonywana kanalizacja Zarytego, to też to musi być już tak dostosowane, żeby można było już się do tego dopiąć. To jest taki priorytet, który po prostu tutaj widzę, żeby to zapoczątkować. Jeżeli będzie taka potrzeba, no to zorganizujemy spotkanie, czy w gronie jakiejś reprezentacji rady z panem burmistrzem, to też możemy się u pana dyrektora spotkać, czy pana Borowca, czy też, że tak powiem, dyrektora, który jest wyżej postawiony. Niemniej jednak musimy za wszelką cenę
postawić na swoim i żeby to zrealizować. To nie ulega żadnej wątpliwości, bo tak jak mówię, jeżeli tego nie dopilnujemy teraz, to może to zaważyć na całej kanalizacji Zarytego. Bardzo proszę, też prosiłem tutaj wcześniej panią Ewę i pana Łukasza, czyli radnego z osiedla Zaryte, żeby tutaj właśnie wsparli te działania i żeby, że tak powiem, na każdym etapie tutaj też uczestniczyli w tym, co się będzie działo w przyszłości. Chciałbym też wprowadzić taką praktykę, jeżeli oczywiście państwo radni przyznają mi rację, żebyśmy kilka razy w roku spotykali się, organizowali komisję budżetową albo komisję problemową. Już mówię, o co chodzi. Dzisiaj zastaliśmy budżet, który poprzednia rada zatwierdziła w grudniu, 28 grudnia. Tam są zadania, które są wpisane w tym budżecie. My ten budżet, pan burmistrz ten budżet realizuje. My będziemy tutaj wprowadzać pewne zmiany do budżetu, jeżeli takie nastąpią, czy pieniądze na te zadania. Chciałbym, abyśmy się po wakacjach spotkali w celu podyskutowania w gronie pana burmistrza, oczywiście wydziału, odpowiednich wydziałów, Wydziału Inwestycji, Zakładu Wodociągów, czy też wszystkich zainteresowanych, z wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, których te zadania dotyczą, bo są zadania i też wodno-kanalizacyjne, jest szpital, jest budowa dróg, ulica Bystra, z tego co pamiętam, jest renowacja zabytków, na które dostaliśmy pieniądze. Wszystko to jest wpisane w budżecie, ale chciałbym, żebyśmy te zadania przeanalizowali, żebyśmy się dowiedzieli, na jakim etapie te zadania są, czy są na etapie pozwoleń, projektów, czy też przetargów. I jeżeli tak, jeżeli już jest wykonywanie takiego zadania, to procentowo na jakim etapie jest. Czy te zadania są zagrożone, czy one będą zrealizowane w tym roku, bo wtedy będziemy mieć obraz, że jeżeli na przykład jakieś zadanie będzie zagrożone, ale z jakiegoś powodu nie będzie można go zrealizować, to na co przesuwamy te środki. I wydaje mi się, że takie spotkania powinny się odbyć kilka razy w roku, żebyśmy mieli też kontrolę nad tym, bo tak to oczywiście w formie interpelacji zadajemy te pytania i co jest na jakim etapie i dostajemy odpowiedzi oczywiście jak najbardziej, ale jak my już będziemy decydentami tego nowego projektu budżetu na przyszły rok, który zaczniemy od września, to już sobie to będziemy jakoś tam po prostu też pilnować. Jesteśmy w stanie to kontrolować. A ten budżet, który teraz jest zatwierdzony, no to ani my nie wiemy, w tym momencie jesteśmy radnymi niedawno, od niedawna, to myślę, że dobrze byłoby właśnie mieć taki obraz, co jest na jakim etapie. Jeżeli państwo stwierdzicie, że ten mój pomysł jest dobry, no to wtedy byśmy na początku września, no po wakacjach, zorganizowali taką komisję problemową, poprosimy pana burmistrza i wszystkich zainteresowanych i podyskutujemy po prostu na temat tych zadań. Myślę, że to byłoby dobre. I jeszcze jedna rzecz. Wczoraj na komisji rewizyjnej dyskutowaliśmy na temat raportu gminy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tutaj przygotowaniem pań Ew, radnych, które przeczytały. To jest obszerny materiał. To jest bardzo obszerny materiał, ale wczoraj bardzo rzeczowo też zadawały pytania, dostrzegły pewne problemy. I ponieważ dyskusja nad raportem będzie na sesji absolutoryjnej, ale wcześniej będzie zwołana komisja budżetowa, chciałbym, żeby na tą komisję budżetową przyszli wszyscy radni. Dlatego, że żebyśmy tą dyskusję nad tym raportem na tej komisji budżetowej przeprowadzili
i żeby to było możliwe w godzinach pracy pracowników. Bo tak jak tutaj wczoraj, to poniedziałek mamy do 17 pracę urzędu, no to bardzo fajnie, bo mogliśmy poprosić pracownika, jak mieliśmy jakąś wątpliwość i nam to pracownik wyjaśnił. Niemniej jednak, jeżeli tą dyskusję nad tym raportem przeprowadzimy sobie właśnie na Komisji Budżetowej, no to na sesji to już będzie tylko formalność. Oczywiście raport gminy w pewien sposób łączy się z wykonaniem budżetu za zeszły rok, więc też pokażę Państwu, czy też będzie podyskutujemy na temat, bo tam jest bardzo fajnie opisowo to napisane, na co zwrócić uwagę, na jakie paragrafy, gdzie są działania te majątkowe, gdzie pozyskane środki. Tam jest wszystko opisane, co zostało wydane, w jakim procencie, no i inne rzeczy związane z budżetem. Więc to wszystko byśmy sobie omówili na Komisji Budżetowej. Z takich moich propozycji to byłoby wszystko. Jeszcze chciałem poinformować, bo troszkę PiS spłynęło, dopiero to jest początek naszej kadencji, ale też chciałbym, żeby to nam troszkę ubywało. I troszkę PiS wpłynęło. Pewne pisma są tylko do wiadomości. Tutaj Rady Przewodniczącego, bo te pisma trafiły do burmistrza i niektóre trafią na Komisję Budżetową. Będziemy sobie dyskutować, ale chciałbym kilka tych pism przeczytać, bo żeby Państwo też wiedzieli, co do nas wpływa. Nie będę oczywiście nazwisk tutaj czytał. Jest petycja, tak Panie Robercie, pilna interpelacja. Nie. Dobrze. Petycja mieszkańców gminy i miasta Rabki-Zdrój o uruchomienie bezpłatnej i taniej komunikacji miejskiej. Bezpośredni kontakt z ludźmi przy zbieraniu podpisów pomimo niesprzyjającej pory roku i przyzwyczajonych do izolacji i dystansu mieszkańców utwierdził nas w przekonaniu o ogromnej potrzebie powyższego przedsięwzięcia. Obecnie bez tego miasto jest prawie martwe i trudne do życia. Ciężko też jest pogodzić się ze straconym czasem na wykorzystywanie możliwości otrzymania dotacji, na przykład z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który istnieje od 2019 roku oraz pewnością jeszcze innych istniejących dla uzdrowisk dotacji, na przykład proekologicznych. W załączeniu pismo, które mogli przeczytać mieszkańcy i osoby stale przyjeżdżające do Rabki-Zdroju, przed podpisaniem petycji lista z 356 podpisami osób, które poparły tę inicjatywę. To jest jedno pismo na pewno, bo to do pana burmistrza trafiło bezpośrednio. My dostaliśmy do wiadomości, ale takie pismo się tu znajduje. Rzeczywiście tych podpisów jest tutaj mnóstwo. Na Komisji Budżetowej podyskutujemy. Jeżeli pan burmistrz może, jak najbardziej. Będziemy na bieżąco. Panie przewodniczący, szanowni radni, na dzień dzisiejszy tam, gdzie my moglibyśmy się starać o pieniądze, to są jakby dwa źródła finansowania. Pierwsze to jest to, co kiedyś tam złożyliśmy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli byłaby opcja przywrócenia tamtego terminu podpisania tamtej umowy, która była kiedyś tam 2 lata temu. To jest jedna rzecz. My wtedy mogliśmy tam pozyskać 1 800 000, ale 1 200 000 musiałaby dołożyć do tego gmina. Natomiast teraz jest w ramach KPO jeszcze nabór do 14 czerwca 2024, ale on dotyczy obsługi pozamiejskich linii autobusowych i wymiany taboru na istniejących liniach zagrożonych likwidacją. I w to niestety my się nie wpisujemy. Ale to, co pan przewodniczący powiedział, podpisane przez 356 osób, zmusza nas do tego, że musimy szukać rozwiązania, jak skomunikować tą naszą gminę. I myślę, że bezwzględnie w tym kierunku będziemy musieli pójść. I to, o czym pan mówi, żeby zająć się tym na komisji, to osobiście uważam też, że należy się tym na komisji zająć. I myślę, że przynajmniej wskażemy kierunek, w którym pójdziemy. Natomiast my jako urząd postaramy się przygotować tak, żeby można było docelowo z tego skorzystać. Dziękuję panie burmistrzu, tak zrobimy. Czyli to będziemy omawiać na Komisji Budżetowej. Też trafiło do nas pismo i też na Komisję Budżetową będziemy rozpatrywać. Mieszkańcy ulicy Zarytego z uprzejmą prośbą zwracają się o zamontowanie oświetlenia na osiedlu Potok Lubański.
Droga ta jest cyklicznie wykorzystywana jako dojazd do wody pitnej dla Rabki Potoglubońskiej, jak również przez firmę LAS do przewozu ciężkich ładunków. Ponadto służy ona jako dojazd do Gopru. Przez wiele lat zgłaszanego problemu sprawa nadal nie została rozwiązana. Prosimy o ustawienie tej inwestycji w kolejnych latach budżetowych. Nieoświetlona droga osiedlowa stwarza zagrożenie komunikacyjne dla dzieci. Oczekujemy również na realizacji naprawy drogi. I tutaj wskazane pismo z lutego tego roku. Prosimy o przedstawienie problemu na najbliższej sesji Rady Gminy. Oczywiście jest to pismo też do wiadomości tutaj do mnie, do Rady. I też na Komisji Budżetowej się temu przyjrzymy. Mamy też pismo w sprawie zorganizowania zajęć animacyjnych, sportowych, plastycznych, muzyczno-technicznych w ramach półkolonii letnich dla dzieci z gminy Rabka Zdrój. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie w okresie wakacyjnym zajęć dla dzieci w wieku szkolnym w nowo wybudowanym budynku OSP Chabówka, który docelowo miał sprawować funkcję Miejskiego Domu Kultury. Nowoczesny i wyposażony budynek przez większość czasu pozostaje niewykorzystany. Jest to doskonałe miejsce, w którym dzieci i młodzież gmin Rabka Zdrój mogłyby spędzać wolny czas. W bliskim sąsiedztwie położony jest stadion sportowy oraz plac zabaw, co dodatkowo sprawia, że miejsce jest atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Większość dzieci z terenu gminy pozostaje w domu i nie wyjeżdża na wakacje, dlatego jako rodzice proponujemy, aby nasze dzieci mogły spędzać 4 godziny dziennie, podobnie jak to miało miejsce do tej pory w czasie wakacji w Rabce, w Kawie, Spytkowicach, Rabie Wyżnej oraz Rokicinach Podhaleńskich, na zorganizowanych i prowadzonych zajęciach przez osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Zapewniłoby to bezpieczny i dobrze wykorzystywany czas wakacji. W okolicznych gminach zajęcia tego typu są prowadzone i cieszą się dużą popularnością. Każda zorganizowana forma aktywności odrywa naszą młodzież od szeroko pojętych multimediów i innych zagrożeń. Ponadto taka forma aktywności sprzyja integracji dzieci i młodzieży oraz rozwijaniu zainteresowań. Nadmieniamy, że tego typu zajęcia odbywały się w 2008, 2018, 2019, 2023 w dwutygodniowej formie w tym obiekcie. Zajęcia artystyczno-animacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ilość biorących udział dzieci to jest od 70 do 100 osób w poszczególnych tygodniach. Prowadzący zajęcia wykazali się dużą interwencją twórczą i zaangażowaniem. Udało im się zorganizować wolontariuszy, ponieważ przekazane środki były niewystarczające i zajęcia udało się przeprowadzić tylko dlatego, że prowadzący pracowali częściowo społecznie. Wielu rodziców było współorganizatorami tych zajęć i sprawowało opiekę nad dziećmi oraz ich dożywianiem. Półkolonia w Chabówce cieszyła się bardzo dobrą opinią, co wyrażali wszyscy kandydaci na burmistrza w trakcie spotkań wyborczych i obiecywali chęć kontynuowania tych zajęć corocznie w okresie wakacji w budynku OSP w Chabówce. Mamy nadzieję, że dobro naszych dzieci jest dla Państwa jako przedstawicieli samorządu lokalnego równie ważne jak dla nas rodziców. Po licznych rozmowach z rodzicami z całej gminy Rabka Zdrój wiemy, że pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem. Bardzo prosimy o zorganizowanie od 15 lipca do 26 lipca tego roku dwutygodniowych półkolonii dla dzieci z naszej gminy. Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zatrudnienie stosownej ilości nauczycieli według przepisów prawa oświatowego na 25 uczniów przypada jeden nauczyciel oraz zapewnienie środków finansowych. W poprzednich latach środki były pozyskane z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mamy nadzieję, że składane nam obietnice będą realizowane, co zapewni naszym dzieciom wartościowe spędzanie wolnego czasu, rozwój ich talentów, zainteresowań. Bardzo prosimy o zatrudnianie jako kierownika półkolonii pana Piotra K. Panią Ewę K., Emilię K., Piotra K., którzy doskonale sprawdzili się prowadzone zajęcia. Bardzo prosimy o pomoc finansową na zakup artykułów biurowych w kwocie 500 zł oraz sprzętu sportowego w kwocie 500 zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy w poprzednich latach z Biura Promocji Kultury i Sportu. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Tutaj są podpisy, również podpis jest pana sołtysa Roberta Żądło. I to też skierujemy na Komisję Budżetową. I zobaczymy, co tu się da w tym temacie zrobić. Wpłynęło jeszcze pismo ze Stowarzyszenia Think Wheel Miasto Pomysłów z Raby Wyżnej. Zapytanie o rzeźby drewniane na ściętych drzewach w Parku Zdrojowym. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący, na spotkaniu 3 maja Konstytucja Rabczańska w ramach akcji Pomysł na Rabkę omówiliśmy m.in. pomysł ustawienia rzeźb drewnianych na ściętych drzewach w Parku Zdrojowym. Idąc za propozycją nieznanego artysty, który ustawił już rzeźbę Grzybka jako stowarzyszenie
Miasto Pomysłów proponujemy, aby na każdym ściętym drzewie w Parku Zdrojowym ułożyć rzeźbę przedstawiającą różne atrakcje w Rabce z kodem QR do ściągnięcia map gier terenowych na temat danej atrakcji z opisem jej historii według pomysłów mieszkańców Rabki i turystów. Pierwszą rzeźbę przedstawiającą legendę o Tomku Luboniu w nawiązaniu do bajkowego Dnia Dziecka 31 maja w Rabce Zaryte z baśniową grą terenową wzdłuż potoku Luboń zasponsoruje powstające Centrum Baśni i Legend Karpackich jako wersja letnia Centrum Świętego Mikołaja w Rabce Zdrój i część Krainy Legend Karpackich powstających we współpracy z GCK Spytkowice. Stworzenie pierwszej rzeźby, pokazy i warsztaty rzeźbiarskie chcemy zorganizować z lokalnymi artystami w trakcie Dnia Dziecka na zdrowo i sportowo, które organizujemy pod hasłem Rabka leczy zabawą wraz z Rabczańskim Parkiem Linowym i uzdrowiskiem Rabka S.A. oraz mieszkańcami, których poprosimy o pomysły na rzeźby i głosowanie oraz wszelkie komentarze. Czy Urząd Miasta ma jakieś przeciwwskazania, czy wyrazi zgodę na taką akcję? Potrzebujemy jedynie pozwolenia, a jak pierwsza rzeźba się uda, to współpracy na Urzędu Miasta nad kolejnymi. Chętnie przedstawimy tą jak i inne koncepcje w formie prezentacji ogólnej czy dedykowanych spotkań, na przykład konkretnego projektu i zapraszamy jak na spotkanie 3 maja, na kolejne obiady czwartkowe o 16 oraz po sesjach Rady Gminy czy Rady Miejskiej, jak najbliższa, to już była poprzednia sesja, oraz chętnie uczestniczymy z partnerami turystycznymi w spotkaniach organizowanych przez dyrektora Barę. No bardzo ciekawy pomysł na pewno, godny zastanowienia się, bo to też atrakcja dla Rabki byłaby i wpisanie się w atrakcje letnie. Trzeba się będzie nad tym rzeczywiście zastanowić na komisji budżetowej, a może nawet na komisji edukacji, kultury i sportu bym bardziej proponował. Na komisję uzdrowiskową też wpłynęła petycja właścicieli gruntów w sprawie projektu dotychczasowego wprowadzenia pasa zieleni uzdrowiskowej w obrębie Rabka Słone. Będąc prawnymi właścicielami gruntów objętymi projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rabka Słone, apelujemy o niewprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pasma zieleni uzdrowiskowej w wyżej wymienionym obrębie. Przede wszystkim istnieje uzasadniona obawa, że wprowadzenie pasma zieleni uzdrowiskowej doprowadzi do naruszenia mienia posiadaczy wyżej wskazanych gruntów. Tereny te znacznie stracą na wartości, ponieważ zostaną drastycznie ograniczone możliwości związane z ich zagospodarowaniem. Należy podkreślić, iż większość działek w obrębie Rabka Słone stanowi jedyne zabezpieczenie finansowe właścicieli. Wielu właścicieli dokonało znacznych inwestycji, poczynając od zakupu działek, otrzymanie pozwoleń na budowę, sporządzenie projektów architektonicznych, zakup materiałów budowlanych czy nawet rozpoczęcie prac budowlanych. Często jedyną szansą na realizację wskazanych inwestycji była konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego. Wprowadzenie pasa zieleni uzdrowiskowej w obrębie Rabka Słone może doprowadzić do ruiny finansowej wielu właścicieli gruntów, którzy nie tylko zostają pozbawieni jakiegokolwiek zwrotu do dokonanych inwestycji, ale również popadną w zadłużenie wobec kredytujących banków, nie mogąc spłacić swoich zobowiązań. Ponadto wskazujemy, iż wprowadzenie pasa zieleni uzdrowiskowej na tereny w rzeczywistości zagospodarowane przez właścicieli w celach zabudowy jednorodzinnej czy letniskowej nie będzie odpowiadało zamierzeniu utworzenia pasa zieleni, gdyż cel widokowo-turystyczny zakłócony będzie istniejącym zagospodarowaniem terenu. Nadto apelujemy, ażeby włodarze miasta Rabka Zdrój, dążąc do zwiększenia atrakcyjności naszej gminy, kierowali się przede wszystkim ochroną praw mieszkańców, minimalizując negatywne skutki wprowadzanych zmian. Przypominamy, iż to my mieszkańcy, a nie turyści, dysponujemy głosami wyborczymi w wyborach samorządowych. Rabka Zdrój jest miastem posiadającym bardzo dużo tras i szlaków turystycznych, umożliwiających zwiedzającym turystom podziwianie niewątpliwie pięknych widoków, a wprowadzenie dodatkowych pas zieleni nie jest koniecznością, tym bardziej jeżeli skutkiem wprowadzenia zmian jest drastyczne ograniczenie prawa własności. Tutaj mamy podpisy mieszkańców. Na pewno na komisji uzdrowiskowej ten temat trzeba było poruszyć. Sam też miałem wiele tutaj sygnałów od mieszkańców Rabki Słonego, że w wielu miejscach, tam gdzie są budynki zabudowane, jest wprowadzona zieleń uzdrowiskowa. Więc na pewno trzeba się temu przyjrzeć, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy zieleń uzdrowiskową wprowadzali w miejscach, gdzie są tereny zabudowane, gdzie są warunki zabudowy wydane, bo to już jest teren zainwestowany.
więc trudno, żeby takie tereny się znajdowały, a mam kilka wniosków i przyjrzałem się po prostu jak gdyby temu planowi, że tak jest. Więc na Komisji Uzdrowiskowej Pani Ewa też będzie w Komisji Uzdrowiskowej, Pan Adam i tak. Jeszcze na początku możemy się mylić. Więc ten temat poruszymy. Ten temat poruszymy. Kolejne pismo. Już jest z nich niedużo. Też wpłynęło do nas, do Rady, w imieniu rodziców dzieci z niepełnosprawnościami intelektualną zamieszkałych na terenie gminy Rabka-Zdrój, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rabce-Zdroju. Zwracam się z zapytaniem o możliwość skorzystania z ulg za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wiemy, że wiele gmin, które oferują zniżki pozwalające zredukować koszty prowadzenia gospodarstwa domowego osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Niektóre samorządy umożliwiają wnioskowanie o ulgi na wywóz śmieci na zasadzie objęcia programem osłonowym. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przewiduje możliwość ulg lub zwolnień dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Ponieważ wszystko zależy od ustaleń gminy Rabka-Zdrój, zatem zwracamy się do Państwa z prośbą o przychylenie się do niniejszego zagadnienia i pozytywne rozstrzygnięcie. Oczywiście pismo wpłynęło do Pana Burmistrza, do nas, do wiadomości, ale pozwoliłem sobie przeczytać to, żebyśmy to zagadnienie rozstrzygnęli na Komisji Budżetowej. I jeszcze jedno pismo, które też wpłynęło do nas ze Stowarzyszenia Dawnej Rabki Czar, a które już omawialiśmy na spotkaniu i na Komisji Budżetowej już też żeśmy rozmawiali, ale chciałbym, żeby to tutaj też zostało odczytane. W związku z przypadającą w tym roku rocznicą 160-lecia powstania uzdrowiska Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar pragnie upamiętnić postać Juliana Zubrzyckiego. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o poszerzenie obrad Rady Miasta i pilne wprowadzenie wniosku. Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar wnioskuje o nadanie nazwy skwer Juliana Zubrzyckiego przestrzeni wokół nerki w Parku Zdrojowym, tam gdzie obecnie usytuowane jest jego popiersie. Na przyszłość stosowne byłoby również postawienie tablicy informacyjnej o osobie Juliana Zubrzyckiego, bowiem ta postać już dzisiaj zapomniana przez większość mieszkańców Rabki, a jej to właśnie nasza miejscowość zawdzięcza miano Zdroju. Pragnęlibyśmy, aby uroczyste nadanie nazwy i otwarcie skweru Juliana Zubrzyckiego odbyło się podczas szóstego retro pikniku Dawnej Rabki Czar w dniu 15 czerwca 2024 roku. Z wyrazami szacunku Zarząd Stowarzyszenia Dawnej Rabki Czar. Ten temat omawialiśmy na Komisji Budżetowej i tutaj myślę, że na najbliższej sesji podjęlibyśmy uchwałę tutaj o nadaniu tego skweru zgodnie tutaj z tym pismem. Będziemy opiniować ten projekt, bo ten projekt już jest, ale na tą sesję nie zdążyliśmy go przygotować, bo 7 dni musi być wprowadzone, żeby radni zapoznali się z treścią tej uchwały i żebyśmy go zaopiniowali. Więc myślę, że na najbliższej sesji spokojnie zdążylibyśmy, żeby mogło nastąpić właśnie w dniu 15 czerwca to otwarcie tego skweru. Pan Marek, bardzo proszę. Jak już... Pisma wszystkie odczytane, tak, panie przewodniczący? Wszystkie pisma odczytane, tak jest. Super. Ja bym się chciał odnieść tutaj do tej kwestii kolei inwestycji. To może zadam pytanie, panie burmistrzu, to ten przelot kanalizacji jest aktualny, tak, na ulicy Kasprowicza. Dobrze, czyli tutaj możemy spać, jak to się mówi, spokojnie. Jeszcze nie, ale jest ruszone, okej. Okay. I jednak to przejście, żeby powalczyć nad tym, z tego względu, że faktycznie, jeżeli go nie będzie, a ludzie zaczną chodzić byle gdzie, no to może jednak dojść do tej tragedii. No po drugie, przechodzenie przez tory jest zabronione, jakby nie było. Więc tu musimy powalczyć o to przejście. Przynajmniej to jedno między właśnie Kasprowicza, Tetmajera, co to już mieszkańcy też na tych spotkaniach tutaj wcześniej poruszali. Ja tu też tą... I właśnie, panie burmistrzu, skorzystam właśnie z okazji, co z tą właśnie uchwałą, która była podjęta i która miała iść tam właśnie do kolei w tej sprawie.
Bo ja nie tylko, mamy żadnych właśnie odpowiedzi do tej pory. Panie Marku, na tym spotkaniu, które chciałbym zorganizować tutaj, to o którym mówiłem, chciałbym, żebyśmy z panem dyrektorem poruszyli wszystkie tematy na całym odcinku, nie tylko tych czterech rur osłonowych, czy też jeżeli tam się uda kanalizację wprowadzić, to wszystko będzie, tutaj wodociągi nam podpowiedzą, jak oni to widzą, ale też właśnie to, o czym pan radny tutaj mówi i ewentualnie jeszcze, jak mamy jakieś takie właśnie problemy, to na pewno to trzeba najpierw z panem dyrektorem, bo pan dyrektor dopiero jest władny, że tak powiem, wydać polecenie odpowiednim służbom, czy projektantom, czy wykonawcom, żeby to po prostu zrobili. A w jakiej formie to będzie, to wszystko na tym spotkaniu się wyjaśni. Można? A czy można się właśnie dowiedzieć, jak się ustosunkowały koleje do tej uchwały Rady Miasta? Bo składaliśmy właśnie, wpierw tam były perypetie, już nie chcę wracać w przeszłość, ale no, chcielibyśmy wiedzieć, na czym stanęło i dlaczego oficjalnej odpowiedzi tutaj urząd, ale Rada nie dostała do tej pory. Zanim oddam głos jeszcze panu burmistrzowi, to jest no, to taka sugestia, bo pewne rzeczy otrzymaliśmy, że tak w spadku po poprzedniej Radzie i też chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Prawny i Nadzoru zwrócił się do mnie w takim temacie. Była, że pozostała bez rozstrzygnięcia skarga państwa z Chabówki na brak działań burmistrza Rabkiru w sprawie poprawy stanu drogi leżącej na drodze gminnej nr 662. Nie będę odczytywał całego pisma. O co chodzi? Ten temat był procedowany, to radni, którzy byli w tamtej kadencji, pamiętają, był procedowany dosyć długo. Nie udało się podjąć przez komisję wniosków, skarg, tutaj żadnego rozstrzygnięcia i zostało to jak gdyby scedowane już na nową radę. I poszło pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, że pozostał ten temat, ta uchwała bez rozstrzygnięcia. No taka rzecz nie może mieć miejsca, nie może być uchwała, czy to jest skarga pozostawiona bez rozstrzygnięcia. Ponieważ też nas jakieś terminy obligują, myślę, że tutaj też będziemy chcieli jak najszybciej zapoznać się z tymi materiałami dosyć szczegółowo i rozstrzygnąć po prostu, w jakim kierunku tutaj to pójdziemy. Ja zapoznałem się dosyć dogłębnie z tym tematem, ale oczywiście na komisji, na odpowiedniej komisji przedyskutujemy to i zakończymy ten temat, który został rozpoczęty za poprzedniej rady. To są takie rzeczy, które jeszcze były niezakończone. Akurat ten jeden taki się znalazł. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz może oddam głos panu burmistrzowi, żeby tutaj ustosunkował się do tych interpelacji. Ewentualnie, oczywiście wszystko będzie na piśmie, więc nie wiem, wszystko pan burmistrz musi odpowiadać w tym momencie. Panie przewodniczący, szanowni radni, dwa tematy i tak dominują, mianowicie jeden to jest powiatowy zarząd dróg, a drugi to jest kolej. I powiem tak, że ja bym chciał, żebyście państwo zaprosili na swoją komisję albo na sesję przedstawiciela powiatowego zarządu dróg, bo to, o czym dzisiaj zostało powiedziane przez kilku radnych, to proszę mi wierzyć, że ja o tym mówię, zgłaszam, monitoruję bardzo często. Wczoraj wysłałem SMS-y, bo nikt nie odbierał, a dzisiaj wreszcie ktoś oddzwonił, więc dzwoniłem również, ponieważ faktycznie mamy niewykoszone te drogi. Pamiętacie państwo, ci radni, którzy byli na spotkaniu na Sądeckiej, bo zgłaszaliście to zaraz po tym, od razu podjąłem działania. I dzisiaj powiedziałem dyrektorowi powiatowego zarządu dróg, że my zrobimy tak, my to skosimy, ale wystawimy rachunek na nich. Po prostu nie idzie, przykro mi, ale nie idzie się z nimi dogadać. I chciałbym, żebyście państwo usłyszeli to od dyrektora, albo może dyrektor zmieni narrację i będzie mówił inaczej, będzie lepiej dbał o te drogi, które są, bo drogi, które państwo żeście wymienili, ulica Podhalańska, Sądecka czy Kilińskiego, to są drogi powiatowe. To nie są nasze drogi. Natomiast my staramy się na tych naszych drogach, tam gdzie to jest możliwe, dbać.
Mówiliście Państwo również, jeżeli pozwolicie Państwo, postaram się ogólnie powiedzieć, a gdyby coś było jeszcze takiego, że bardzo byście Państwo chcieli usłyszeć, to ewentualnie proszę dopytać. Mówiliście Państwo również o dziurach w drodze. Mamy wyłonioną firmę i bardzo bym prosił, żeby zgłosić albo u nas do wydziału, albo sołtysi, żeby zgłosili, albo sami wskazali, gdzie należy uzupełnić te ubytki, bo myślę, że ilość dróg, które zrobiliśmy w tej naszej gminie w tej poprzedniej kadencji, no dość mocno, że tak powiem, ubyło tych bardzo złych dróg i myślę, że tam, gdzie są te dziury, należy to zrobić, pouzupełniać i staramy się to robić teraz. I teraz jest ten czas, żeby zgłaszać i o to bym prosił. Kolejna kwestia, bo była tu mowa o tym przystanku przy drodze powiatowej. Na ostatniej sesji zgłaszała to pani Ewa, z tego co pamiętam, i myśmy wystąpili o to też do Powiatowego Zarządu Dróg. Też do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi, więc myślę, że tym bardziej byłoby dobrze. I jeżeli zaprosicie Państwo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg czy starostę, proszę zaprosić naszych radnych powiatowych. Niech się również do tego odniosą, bo wiecie Państwo, oni są naszymi przedstawicielami w powiecie i te interesy powinny być tam pilnowane, bo Państwo zadajecie mnie pytania, ja występuję dalej i tak to się toczy, dostaję taką czy inną odpowiedź, ale mamy swoich przedstawicieli w powiecie, którzy no myślę, że dopilnują naszych interesów i te drogi będą w jakiś sposób tam zadbane. Chciałbym się odnieść jeszcze do tych wyniesionych przejść na ulicy Sądeckiej. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że jeżeli my zrobimy takie przejścia wyniesione, to tam, gdzie jeżdżą te ciężkie samochody, to będzie dramat dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, bo ja Państwu mówiłem, że myśmy zrobili badanie natężenia ruchu, tam na tydzień przejeżdża 40 tysięcy aut ciężarowych, to jest przeszło 4 tysiące tych ciężkich. I teraz pytanie jest, czy, a może byśmy poszli w to, żeby tam ograniczyć tonaż. Wiecie Państwo, zadaję pytanie, nie znam dzisiaj odpowiedzi, co byłoby lepsze. Natomiast jak Państwo wiecie, jak zrobimy wyniesione przejście dla pieszych, to będzie hamowanie przed przejściem albo najazd z takim hukiem, że to jest no, naprawdę dramatycznie. Tam, gdzie będzie to przejście czy przejazd, ci ludzie podejrzewam, że będą mieli do nas docelowo pretensje. Ale to myślę, że musimy o tym podyskutować, musimy spróbować wypracować jakieś rozwiązanie, które byłoby lepszym rozwiązaniem, które byłoby dla tej ulicy, dla tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, tym rozwiązaniem korzystniejszym. Wracając jeszcze do tych skrzyżowań różnych, jeżeli chodzi o drogi powiatowe. Są projektowane rozwiązania przy drogach powiatowych jako ronda i tu na Sądeckiej i ulicy Kasprowicza, ale również ulica Sądecka i Kilińskiego z Podhalańską na podobnej zasadzie. Więc miejmy nadzieję, że jeżeli to udałoby się zrealizować, to by rozwiązało. Wiem, że powiat też jeszcze tych pasów nie malował, więc tych, których brakuje na zaborni, to wynika między innymi też z tego. Natomiast co do kapliczki tam, to ja nie znam takiej wersji, żeby to miało być grodzone, tym bardziej, że pan zwracał radny uwagę również na to, bo zadałem pytanie, czy szlibyśmy w kierunku, żeby tą kapliczkę gdzieś przenieść. Historycznie pan mówi, że ona tam była i niech pozostanie, więc w tym kierunku byśmy poszli. Natomiast tamten odcinek, bo sprawdzaliśmy, on jest w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich teraz, więc z nimi musimy się umawiać. Jeżeli chodzi o Zarytę i o przejścia dla pieszych, na ostatniej sesji pan radny Michał zgłaszał również o tą kapliczkę tam, żeby zabezpieczyć, pamiętacie Państwo, na tym rondzie. Dzwoniłem i rozmawiałem z dyrektorem, wicedyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i chciałbym, żebyśmy się spotkali u nas tutaj w terenie. Więc jeżeli tam byłyby ewentualnie jeszcze jakieś uwagi, to też proszę mówić, bo wtedy na tym spotkaniu myślę, że moglibyśmy omówić wszystkie, bo myśmy dyrektora chcieli również zaprosić z tego powodu, że nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale może ktoś wie, w 2019 roku, jak projektowaliśmy kanalizację na Zarytę, to nie tylko, że kolej tam nie wyraziła zgody, ale nie wyraziła zgody również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I teraz jak ta nasza ostatnia rozmowa mówię, że mamy wstępną zgodę kolei i na podobnej zasadzie chcielibyśmy uzyskać taką zgodę Generalnej Dyrekcji. Dyrektor powiedział tak, że
Ma nadzieję, że jak to spotkanie się odbędzie, że wypracujemy takie stanowisko, które pozwoli nam właśnie na tej wysokości drogi krajowej 28 przejść tam właśnie z tej drugiej części z kanalizacją w stronę naszej oczyszczalni ścieków. Natomiast były pytania też dotyczące jeszcze kanalizacji i Zarytego i tutaj ulicy Tetmajera. Ja mogę powiedzieć tak, ta koncepcja jest, natomiast projektu jako takiego jeszcze nie ma. Rozmawiałem jeszcze dzisiaj z panem Borowcem i powiedział tak, że oni to zlecają firmie, która robi dla nich projekty i że to zostanie wykonane. Rozmawiałem również też z przedstawicielem firmy Budimex, która to buduje i powiedział tak, że jeżeli zostanie to wskazane, w którym to miejscu ma być wykonane, to oni to wykonają. Natomiast to, o czym mówił tu przed chwilą jeszcze pan przewodniczący, jeżeli chodzi o naszą spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji, no to bezwzględnie oni również muszą takich rzeczy pilnować, a nie tylko, żebyście państwo jako radni dopominali się, żeby to w jakiś sposób zostało zabezpieczone, bo w interesie mieszkańców, ale również w interesie spółki jest, żeby właśnie te przejścia wykonać. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o Pocztę Polską i te skrzynki, mogę powiedzieć tylko tyle. Ja wystąpię, ale ja im nakazać nie mogę. Proszę zrozumieć, jeżeli wyjdą z założenia, bo była już taka sytuacja i pamiętam, że odpowiedź była taka, że oni po przeanalizowaniu kosztów finansowych wtedy odmówili. Nie pamiętam, czego to dotyczyło, ale to w Rabce gdzieś ta skrzynka miała być i dostaliśmy odpowiedź negatywną. Tutaj wystąpimy, ale tak jak mówię, nie wiem, jaką my odpowiedź akurat tutaj od nich możemy uzyskać. Była mowa, jeszcze tutaj pan radny mówił między innymi o ulicy Bystrej, że tam parkują te samochody. Będziemy musieli zrobić całą analizę i wtedy, jeżeli faktycznie to, o czym pan radny mówi, ale myślę, że też pan dysponuje jakimiś zdjęciami, jeżeli je otrzymamy, to na pewno to zrobimy i wtedy byśmy musieli tam wstawić znaki. Faktem jest, że to nie jest droga, gdzie można parkować, ponieważ ci ludzie tam dojeżdżają do domów, do budynków i myślę, że to jest dość duże osiedle, to nie jest małe osiedle. Tu zaraz na początku, tak, widzi. No to, no tam jest droga przede wszystkim, a nie miejsce do parkowania, żeby była jasność. Tak, jak najbardziej. Było też pytanie dotyczące boiska sportowego w Zarytym. Ja państwu chyba mówiłem, mam nadzieję, że mówiłem, a jeżeli nie, to na pewno mówiłem o tym, bo w poprzedniej kadencji mieliśmy z tym problem. Jak państwo pamiętacie, tam ponad to boisko sportowe idzie sieć energetyczna. Myśmy nie mieli tam zgody tego właściciela, który jest przed szkołą, na to, żeby można było tą sieć energetyczną położyć bokiem obok tego boiska i przejść właśnie z jego działki. Na dzień dzisiejszy mamy jego zgodę i był, czy skończony to nie wiem, ale był robiony projekt właśnie, żeby przejść z tą linią energetyczną średniego napięcia właśnie z jego działki obok boiska sportowego i wtedy byśmy tę inwestycję mogli realizować. Jaki tego koszt będzie ostateczny, nie wiem. My mamy zabezpieczony w budżecie naszym miejskim 400 tysięcy. Nie wiem, myślę, że państwo tam w tych informacjach mieliście okazję dostrzec. Jeżeli chodzi o program ten Rozświetlamy Polskę, myśmy wystąpili i jesteśmy na tej liście rezerwowej. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy drgnęło coś do przodu, bo to było tak, że przed wyborami, tymi w ubiegłym roku, część samorządów dostała te środki i później urwało się. Miejmy nadzieję, deklarowano, że w ciągu roku, czyli od września tamtego roku do września tego roku, że będą nowe środki, które dostaną również pozostałe gminy. Czy tak będzie, nie wiem, natomiast na pewno mogę powiedzieć tyle, że zrobię wszystko, żeby to sprawdzić. Zobaczymy, na ile to jest możliwe, tym bardziej, że my do wymiany takich żarówek, które nam pożerają ogromne ilości energii, mamy jeszcze około 2000. To są takie, że sodowe lampy,
na których można wodę gotować, czy bardziej się grzeje niż świeci, tak? No, no niestety, niestety, bo już mnie tutaj właśnie elektrycy uświadomili mi to, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby się ich pozbyć, że one nam pochłaniają ogromne ilości energii. Co do wiaty przystankowej na Słonym, chcę powiedzieć tak, że my jej nie możemy teraz na nowo posadowić w tym miejscu, gdzie jest chodnik. My jej nie możemy teraz posadowić, mówiąc krótko, w chodniku. I musimy tam znaleźć miejsce, mam nadzieję, że tam powyżej. I jeżeli byśmy tam właśnie wypełnili to kostką, żeby można było za chodnikiem postawić tą wiatę, to w porządku, to tak możemy zrobić. Natomiast w chodniku tego nie możemy zrobić. I to wynikało z tego, stąd żeśmy tego przystanku tam nie zamontowali. Jest miejsce wyżej 10 metrów po lewej stronie. No to super. Jeżeli jest miejsce, to myślę, że to zrobimy. Natomiast co do pomalowania przez radnego ławo stołów, to na farbę to zawsze znajdziemy pieniądze. To sobie nie wyobrażam, żebyśmy tego nie zrobili. Ma doświadczenie. W malowaniu? Tak jest. Jeżeli chodzi o ulicę Cichą i o wycinkę, powiem tak, ja wystąpiłem... Zupełnie, panie burmistrzu, znaków. Wiem, tylko że ja wystąpiłem do prezesa Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego. Prezes ma upoważnienia do wszystkiego z wyjątkiem zieleni, ale powiedział, że wystąpił do marszałka i liczy na to, że jak dostanie zgodę, nie będzie nam robił problemu. Tak, tak, tak. Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu i wystąpił. Także powiedział, także jak tylko będzie miał zgodę na to, że może on administrować i dysponować, to nie widzi przeszkód, żeby nam taką zgodę dać. Jeżeli... No ja tego nie neguję. Ja tego naprawdę nie neguję, tylko proszę mieć świadomość tego, że no to zróbcie państwo inaczej. Idźcie do sąsiada, wytnijcie mu drzewo, zobaczymy. No, no bo myślę, że każdy z nas wie, jak to wygląda. No, no, no musimy mieć zgodę na to, żeby wyciąć. I niestety druga sprawa to jest właśnie tam za Adasiem w kierunku parku. Na podobnej zasadzie. Proszę pamiętać, że to nawet nie jest nasza droga, to jest droga prywatna. I tam jest na podobnej zasadzie. Tak to wygląda. Kolejna rzecz. Jeżeli pan Marek mówił o ścieżkach tych, o przejściach dla pieszych, my teraz będziemy malowali, bo jesteśmy po rozstrzygnięciu, będziemy malowali w całej gminie, więc zwrócę uwagę również, żeby tam je namalować na podobnej zasadzie. Kolejna kwestia to było przejście przy Jana Pawła, tam ta zmiana, która jest teraz, ona jest na czas realizacji inwestycji. To nie jest, że to jest na stałe, panie. To powiem tak, Budimex deklaruje, że tą część tu koło Janosika oni skończą w tym roku do listopada. Deklarują, że tylko wtedy będą chcieli przejść w tą drugą część naszej gminy. To przejście dla pieszych będzie utrudnieniem dla mieszkańców jednak. No, i to przez bardzo długi czas. Czyli to znaczy może tam... nie aż tak długi z tego względu, że jak państwo, nie wiem czy państwo pamiętacie, ale pierwsze oczekiwania firmy Budimex było takie, że oni budują na Słońce ten mostek, który zrobili obecnie, ale za zgodą gminy, że zamykamy drogę Jana Pawła. Ja na to nie wyraziłem zgody i powiedziałem, że dopóki nie udrożnimy Habówki, to żadnej innej drogi zamknąć nie pozwolimy. No i zrobili to, jak państwo wiecie, jakby z drugiej strony i częściowo robiąc to na tym nasypie, ale dzięki temu nie zamykaliśmy tego, zupełnie nie zamykaliśmy tego przejazdu. Ale takie było ich też oczekiwanie. Co do firmy, która kosi trawę u nas, mogę powiedzieć tak, że to jest, dla mnie to jest pierwsza uwaga, naprawdę to, co pan mówi teraz, ale na pewno zrobimy spotkanie z nimi i powiem o tym. Zresztą wyślemy im również pisma i też będę prosił, żeby się do tego odnieśli. Jeżeli chodzi o uszkodzenia na skateparku, wykonamy te części i tą ilość, na którą nas stać. Bo pytanie, czy dołożymy, albo z czego dołożymy, albo jakie to kwoty nam wtedy wyjdą. Bo część faktycznie jesteśmy w stanie wykonać,
Natomiast koszty tam były no niestety bardzo duże. Co do zmiany gruntów, to o co pan pytał, panie Robercie. Tam była kwestia taka, że, bo radni tej kadencji nie znają sprawy, ale w ubiegłym roku albo jeszcze dwa lata temu może zgłosiła się rodzina, która zaproponowała nam zamianę gruntów. Oni mają ten teren przy szpitalu, ten łuk taki, jak się na ulicę Stromą tam jedzie. I powiedzieli, zadali pytanie, czy gmina nie byłaby zainteresowana tym nawet na parking na potrzeby szpitala. No bo jak państwo wiecie, tam faktycznie nie ma gdzie parkować, dosłownie. Czy bylibyśmy tym zainteresowani? Zgłosiliśmy chęć, że bylibyśmy tym bezwzględnie zainteresowani. I na dzień dzisiejszy wyglądało to w ten sposób, że nasz wydział miał dokonać wyceny, jaka byłaby to wartość tego gruntu, którym dysponuje gmina, bo to jest działka na zarytym, znaczy działka, to jest pole na zarytym, gdybyśmy wymienili na to i kto komu ewentualnie jakie kwoty miałby dopłacić. Jeżeli ta wycena będzie i będzie to przygotowane, to ja i tak do państwa z tym przyjdę i będę prosił, żebyście państwo jako radni zajęli stanowisko w tej sprawie. Jeżeli chodzi o ulicę Pocztową, to o to pani Ewa pytała, już pamiętam, i ja wystąpiłem już z tym pismem do naszych zakładów, do ZWIK-u, bo oni to otrzymali i deklarują, że tą dziurę oni załatają, jeżeli chodzi o tamto miejsce. Powiat Pasów też jeszcze nie malował, gdzieś jeszcze tu było tego gdzieś trochę, tu jeszcze gdzieś było, o właśnie. Przeanalizowanie skrzyżowań naszych, które mamy w Rabce, to o czym było właśnie powiedziane, to o czym pan Marek mówił właśnie, zastanawiając się właśnie, czy ma być tam stop, czy ustąp. Ja bym prosił, szanowni radni, to jeżeli tak, to proszę zastanowić się, o których skrzyżowaniach chcemy rozmawiać i spróbujemy wtedy zrobić właśnie taką komisję poświęconą właśnie tej kwestii, ponieważ jeżeli, jak państwo wiecie, jeżeli mamy skrzyżowanie na przykład z drogą powiatową, czy wojewódzką, czy krajową, tak jak jest w Chabówce, czy gdzieś jeszcze z innymi drogami, gdzie mamy jeszcze innych właścicieli tych drogi, to wtedy chcielibyśmy ich na takie spotkanie zaprosić, żeby to było z ich udziałem, bo my możemy proponować i sugerować, ale jeżeli ich stanowisko będzie przykładało zdecydowano na nie, albo w ogóle nie będą chcieli rozmawiać, no to trudno, my tego sami nie zrobimy. Natomiast myślę, że byłoby dobrze, gdyby odbyła się taka sesja czy komisja i na tej komisji, że można było właśnie o tym porozmawiać z przedstawicielami tych dróg, które są własnością, albo inaczej, nie są własnością gminy, a są inni właściciele tych dróg. Wnioski na inwestycje drogowe. Nie wiem, czy będzie taka ilość, albo inaczej, taka możliwość, jak była dotychczas, składania tych wniosków na inwestycje drogowe. Tam, gdzie one się pojawiają, to staramy się te wnioski składać, bo no, na dzień dzisiejszy no, to Gorczańska jest między innymi realizowana na zasadzie 50-50, czyli 50% środków gminy, a drugie 50 właśnie środki zewnętrzne. Co do poruszania się drogą do kardiologii, mogę powiedzieć tak, że firma, która robiła przegląd stanu drzew, mam nadzieję, że dokończyła również tamtej części, bo to wynikało z tego, że po tym wypadku chcieliśmy, żeby te wszystkie drzewa zostały mimo wszystko zweryfikowane i sprawdzone. I w tamtej części, wiem, że oni tam doszli, ale czy to już skończyli, w tamtej części nie wiem. Jeżeli skończyli i nie stanowi to zagrożenia, dostaniemy od nich to na piśmie, no to oczywiście przywrócimy komunikację w takim kształcie, jak była wcześniej. Jeżeli chodzi o tą ulicę Wiejską i o zwężenie, mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli mieszkańcy chcą przekazać grunty na rzecz gminy, to na pewno jesteśmy jako gmina zainteresowani tym, żeby pójść w poszerzenie tej drogi, bo tak naprawdę to utrudnia tam życie wszystkim i bardzo często to jest tak, że później ci mieszkańcy przychodzą i tak do gminy, bo mówią tak, że albo jest nieodśnieżane, albo gdzieś tam nie da się odśnieżyć, albo w ogóle pług nie przejeżdża
i tak naprawdę wszystko się później kończy również tutaj w gminie, że mieszkańcy mają utrudniony dojazd, więc na pewno bylibyśmy tym zainteresowani. Co do oświetlenia, tam było jeszcze Potok Luboński. Powiem tak, ja nie wiem, czy jest taki wniosek złożony, nie mam pojęcia, powiem szczerze, ale jeżeli jest złożony wniosek, no to spróbujemy dokonać wyliczeń, jaka by to była kwota i ile by to kosztowało. Pan przewodniczący tutaj jeszcze czytał również o obniżeniu opłaty za śmieci, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, bo ci rodzice przyszli do mnie. Ja nie mam takiej mocy sprawczej, natomiast jak państwo wiecie, jeżeli trafi to na komisję i komisja w pewnym momencie podejmie taką decyzję, że czy zdecyduje w ten sposób, no to ja mam do wykonania wtedy, no tak to wygląda. Ale myślę, że jeżeli tak, to i tak komisja, jeżeli się zbierze, to będzie chciała też więcej informacji na ten temat w ogóle, o jakiej ilości ewentualnie osób my mówimy, jakie to będą koszty. Tak jak państwo ciągle pytacie, postaramy się wtedy przygotować taką informację i spróbujemy to przedstawić. Były też pisma dotyczące między innymi tych zajęć w okresie wakacyjnym. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, tak jak tutaj też w tym piśmie zostało powiedziane, jeżeli takie pisma do nas wpływają, oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem, bo my nie możemy, jak to się mówi, refinansować. Jeżeli spływają takie pisma do nas, to staramy się i Komisja też Przeciwalkoholowa pochylać nad tym. Pani Ewa też może coś na ten temat tutaj powiedzieć i w jaki sposób wspierane są te zajęcia i tych zajęć, no myślę, że nie ma aż tak mało i w okresie ferii, i w okresie wakacji. Także jeżeli jest tylko inicjatywa i są chętni, którzy chcą to organizować czy prowadzić, to staramy się to w miarę możliwości realizować. Kurczę, nie wiem co. Znaczy wiecie państwo, ja na wszystkie odpowiem na piśmie. Aha, jeszcze była ulica Krótka. Pytanie. My ulicę Krótką projektujemy na dzień dziś, przepraszam, nie Krótką, tak. Na zasadzie z RID-u, tak, na zasadzie z RID-u. W poprzedniej kadencji ta ulica miała być realizowana, ale nie mieliśmy tam, z tego co pamiętam, 11 zgód. W związku z tym, że nie było tych zgód, jedynym wyjściem, żeby tą inwestycję zrealizować, było przygotowanie ją na zasadzie z RID-u. I to jest na dzień dzisiejszy przygotowywane, ale projekt jeszcze nie jest gotowy. Aha, rzeźby w parku. Przepraszam, jeszcze były, tak. Te rzeźby w parku, które są, ten grzybek czy to krzesło, które zostały wykonane, poprosiłem firmę, która wycinała drzewa, żeby nam nie zostawili gołych pni, tylko jeżeli istnieje szansa, żeby można było wykonać właśnie jakąś, żeby zostawili jednak ciut dłuższe te drzewa, albo inaczej dłuższe pnie, żeby można było jeszcze coś z tego zrobić, tam gdzie to będzie możliwe, będzie wykonane. Natomiast te pnie, które są puste, poprosiłem ich, żeby w tych pustych pniach, tam gdzie środek jest pusty, żeby dokonać nasadzeń drzew od razu. Bo to i tak butwieje, natomiast żebyśmy nie płacili dodatkowo za wyręb tych pni, bo to przecież za darmo nikt nie zrobi, tylko żeby w tych pustych, gdzie można przekopać, żebyśmy od razu dokonywali nasadzeń. I tak będziemy chcieli robić. Chyba tyle, panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję, panie burmistrzu. A jeszcze pan Marek. Proszę. Ja bym się chciał odnieść, panie burmistrzu, tutaj do wypowiedzi o tych przejściach wyniesionych. Tu pan zasugerował, że będzie ostre hamowanie i tak dalej. Zasada ogólnie przejść wyniesionych polega na tym, żeby spowolnić wcześniej ten, prawda, tą prędkość. Montuje się ograniczenia dużo wcześniej. Więc tutaj tylko kierowanie się na zmniejszenie tonażu, znaków zmniejszenia tonażu, powiem szczerze, nic nie da. Problem dalej będzie istniał, bo to też nie chodzi o ciężarówki, tylko też chodzi o pojazdy osobowe. Ja nawet niejednokrotnie zostałem wyprzedzany, jak jechałem od strony szkoły podstawowej numer 2, jechałem w stronę Kasprowicza.
I mnie tam potrafili niektórzy wyprzedzać. Więc, niemożliwe. Więc jest możliwe. Jest możliwe, jest możliwe. Mam filmiki. Puszczać niestety nie mogę, bo jest RODO i byłbym posądzony o udostępnianie wizerunku i tak dalej. W każdym bądź razie, no wiem co mówię. Tutaj, tak jak mówię, zmniejszenie prędkości i będą sobie zmniejszać. Tutaj jest kwestia tego, pan burmistrz poruszył kwestię, że tam jest duże natężenie ruchu. Tak jest, bo sam tamtędy jeżdżę i wielokrotnie jadę bardzo długo ten krótki odcinek, ale ogólnie zasada jest taka, że jeżeli jedziemy z mniejszą prędkością, to ten ruch jest upłynniany. Tak, zasada budowań rond. Skrzyżowania o ruchu okrężnym też są budowane po to, żeby wymóc na kierowcach zmniejszenie tej prędkości. I też niejednokrotnie, proszę Państwa, widzimy nawet tutaj w centrum Rabki koło PKP, większość zwalnia, tak? Ale jest odsetek 5% kierowców, gdzie po prostu tnie na wprost po tej kostce i tak dalej. Więc no, tutaj powiem tak. Ja jestem, tak jak mieszkańcy chcieli, i jestem za tym, żeby przynajmniej to przejście jedno wyniesione zrobić w okolicy Adasia, bo tam i starsze osoby chodzą. Tak jak mówię, przejście wyniesione ułatwi tak samo poruszanie się osobom niepełnosprawnym, bo ono jest na równi z chodnikiem. Dlatego te przejścia dla pieszych są coraz więcej budowane. No takie jedno przejście dla pieszych wyniesione mamy na ulicy Kasprowicza właśnie przecież też. I fajną funkcję spełnia, bo jednak pojazdy zwalniają. Tu apel jeszcze do pana burmistrza, bo a propos tego, jest zasłonięty tam znak właśnie ostrzegawczy ograniczający prędkość przed tym właśnie przejściem wyniesionym, jak się jedzie właśnie od strony szkoły numer 2 na wprost stronę Kasprowicza. Jak to mówią, ulotne są chwile, tak? Jak motyle. No właśnie, tak mi to uleciało. Także tutaj bardzo bym prosił, aby jednak skłonić się nad tym faktem, zrobić nawet, moglibyśmy na przykład zrobić strefę ograniczonej prędkości na całym tym odcinku. Czyli od strony, załóżmy tak, będzie budowane to rondo na Kasprowicza, czyli przy tym bloku z tymi schodami. Strefa ograniczonej prędkości, załóżmy do 40 czy tam 30, no w zależności jakie parametry będzie spełniało to przejście, ale załóżmy 30 na godzinę i ruch będzie cały czas płynnie szedł, bo tam się faktycznie korkuje przy takim dużym natężeniu. Jeżeli to będzie wszystko wolno jechało, będzie ok. Tutaj też sugestia o wyniesieniu przejścia, przepraszam, całego skrzyżowania przy szkole numer 2. Dlaczego też apeluję? Dlatego, że niestety kierowcy nie stosują się do przepisów drogowych, czyli wjeżdżają na trzeciego na świetle zielonym. Dzieciaki później dostają światło zielone jako przejście, prawda, dla pieszych z każdej strony, bo tam tak jest skonstruowana sygnalizacja. I niestety kierowca, który jest tym drugim, trzecim pojazdem, gdzie nie powinien w ogóle tam stać, wjeżdża i niejednokrotnie dzieci muszą stawać jak wryte na tym przejściu dla pieszych. Także tam jest cud, że jeszcze się tragedia nie stała. Są takie skrzyżowania wyniesione, przykład Nowy Targ tam koło galerii też bardzo fajnie funkcjonuje. Powiem szczerze, że odkąd tam jest, zrobiło się dużo bezpieczniej. Naprawdę pięknie oznaczone, tylko jeszcze można byłoby zrobić te przejścia interaktywne. One kosztują na początku dużo, ale później nie trzeba w nie w ogóle inwestować ani ich utrzymywać. Także też bardzo bym prosił o zgłębienie się w tym temacie, poprosić pracownika, który jest odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy, aby do takich projektów zerknął. Bo być może tak, bo tutaj kierujemy się projektami tylko oświetlenia uliczne, prawda? No właśnie. Ekologia w cudzysłowie i tak dalej, więc tutaj bym się skłonił właśnie do tego typu doświetlania przejść dla pieszych, wyniesione te przejścia, czyli te interaktywne przejścia dla pieszych. Może będziemy pierwszym miastem w okolicy, które będzie mogło się reklamować, że zapraszamy, jest bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej.
też fajny chwyt reklamowy i jest promocja też miasta także. No, ale tak jak mówię, przynajmniej to jedno przejście, panie burmistrzu, tak ludzie tam apelują o to właśnie, że no bo jest tam niebezpiecznie. Jest i naprawdę tiry zasuwają, bo faktycznie nawet na drodze, gdzie ja mieszkam, na ulicy Kasprowicza, na styk nieraz się mijam z tymi budowlańcami. Tam już niejednokrotnie była wymiana zdań i tak dalej. Także mówię, dzieci chodzą tak dalej, kierowcy się w ogóle nie stosują, nie szanują innych. To mówię, albo będę po prostu wysyłał panu te filmiki i będziemy działać, bo tam parę razy było ostro, tyle powiem. Było ostro i może być jeszcze ostrzej. To mówię od razu. Także tu na tej głównej sądeckiej właśnie przy tym Adasiu bardzo bym prosił, bo tam naprawdę jest niebezpiecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marku. No rzeczywiście dużo tematów poruszyło się, które są związane, panie radny, proszę słuchać, które są związane z powiatowym zarządem dróg. W związku z tym na pewno trzeba będzie zorganizować wspólne spotkanie i tutaj z udziałem pana burmistrza, bo rzeczywiście my składamy te interpelacje, te zadania, które rzeczywiście powiat musi w jakiś sposób realizować, ale jeżeli spotkamy się bezpośrednio z dyrektorem, ze starostą, przygotujemy sobie te wszystkie tematy, bo mamy ronda, mamy te przejścia i kapliczka i tutaj różne te rzeczy. Przygotujemy cały pakiet i wszyscy spotkamy. Myślę, że po wakacjach dobrze byłoby, wcześniej się nam na pewno nie uda, po wakacjach takie spotkanie zorganizować. A tutaj mam tylko prośbę do pani Doroty, od przyszłej sesji zapraszamy na sesję również radnych powiatowych. Wysyłamy zaproszenia i to stanie się już takim standardem. Bo mamy rzeczywiście naszych przedstawicieli w powiecie i niech to też po prostu trafia, żeby też posłuchali, jak to wygląda, bo tych tematów powiatowych jest też dużo. I ostatni temat, który chciałem tylko tak poruszyć, ta sprawa kolei, żeby było jasne, będę chciał uzyskać kompletne dane inżynieryjno-techniczne, jeżeli chodzi o tutaj o zakład wodociągów, to jest podstawa i będę chciał, żebyśmy my narzucili narrację tych tematów, które są tutaj na naszym terenie, wspomogli tu pana burmistrza i uzyskali od pana dyrektora Borowca jasnych deklaracji, kiedy z terminami, tak jak się to robi na naradach koordynacyjnych, żebyśmy konkretnie wiedzieli i to wszystko, żebyśmy utrzymali na piśmie. Konkretnie. Wtedy będziemy wiedzieli, że to będzie realizowane i będziemy tego wymagać, tych terminów pilnować. Taki jest mój zamysł i mam nadzieję, że będę to chciał skutecznie doprowadzić do końca. Myślę, że już więcej tematów nie ma. Zostawmy sobie coś na przyszłą sesję. Chyba, że jeszcze ktoś tak naprawdę chce. Nie? Dobrze. Ja chcę tylko spytać, czyli mam rozumieć, że ani pan przewodniczący, ani pan burmistrz nie znają dokładnego terminu ukończenia tej inwestycji kolejowej, tak? Znaczy ja nie znam, bo ja dopiero ten temat wchodzę. Czyli nikt z... Ale myślę, że tak jak zakłada kolej, mówi, że przypuszczalny termin, że dwa lata, jeżeli chodzi o zarytę. 3-4 lata. Czyli pierwszy odcinek pan burmistrz podał, to zrozumiałam, że to jest w tym roku do listopada, tak? Tak, odcinek chabówka. Chabówka. Nie. Oni zakładają. Bardzo proszę, panie burmistrz. Nie udzielił mi głosu. Udzielam panu głosu. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni radni. Spotkanie, które myśmy mieli na początku, jak przyszli przedstawiciele firmy Budimex, to oni powiedzieli tak, że oni te założenia inwestycyjne mają wykonać w ciągu 2 lat. Tak mi powiedzieli, na odcinku do zarytego. Natomiast pani Ewa może potwierdzić, pewne rzeczy wyszły po drodze jeszcze. Jak to zostanie przez nich rozliczone między tymi dwoma firmami, czyli PKP i Budimex, nie wiem, bo to jest ich wewnętrzna sprawa. Natomiast to, co mieli w umowie podpisane, to 24 miesiące. Dziękuję panie burmistrzu. Myślę, że na tych spotkaniach się, w najbliższym spotkaniu już też dokładnie się dowiemy. Zamykam punkt 6, interpelacje i zapytania radnych. Otwieram punkt 7, zamknięcie sesji. Zamykam 3. sesję Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Dziękuję wszystkim radnym.
za tak gorliwy udział. Dziękuję mieszkańcom za przybycie i Państwu przed odbiornikami. Dziękuję, do zobaczenia.